serdecznie powitać panie i panów radnych, burmistrza, panią skarbnik, panią sekretarz, kierowników i naczelników jednostek, prezesów i dyrektorów jednostek pomocniczych, panie i panów sołtysów. Witam służby mundurowe, witam prezesa spółdzielni pana Zbigniewa Markowskiego. Witam też pana Jerzego Nowaka, prezesa klubu LKS Budowlani. Witam też przedstawicieli Nowego Pomyśla z osiedla. Zanim przystąpimy do realizacji porządku obrad, oddam głos burmistrzowi Nowego Tomyśla, panu Henrykowi Herbingowi. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przekazania, to się tak nazywa, zaświadczenia, ale ważnego dokumentu, który jest dokumentem poświadczającym, że pani Justyna Szreke wybrana została sołtysem sołectwa Boruja Kościelna od dnia 19 października 2012 w kadencji 2010-2014. Dokument nosi datę 19 października 2012 i zgodnie z określonymi regułami podpisany został przeze mnie jako burmistrza Nowego Tomyśla. Bardzo proszę panią sołtys Justynę Szrekę o podejście do prezydium Wysokiej Rady w celu odebrania dokumentu. Szanowna pani sołtys, wręczam pani ten dokument, który poświadcza, że wolą mieszkańców Borui Kościelnej została pani wybrana na ważną funkcję sołtysa Borui Kościelnej. Gratuluję serdecznie tego wyboru i życzę, aby ten fakt, poza niewątpliwą satysfakcją, jaką będzie przynosił pani, czy przynosi już w tej chwili, był również takim powodem do tego, aby dobro społeczne, które pani będzie wspólnie budowała w Borui Kościelnej, było dobrem także dla całej gminy Nowy Tomyśl, której cząstką znaczącą jest właśnie wieś w formie kościelnej. Stwierdzam kworum. Na sali jest obecnych 19 radnych, a więc rada jest władna do podejmowania uchwał i decyzji. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad chciałbym też Państwa prosić o w miarę możliwości zwięzłość wypowiedzi. W dniu dzisiejszym wielu radnych, między innymi tym razem się zdarzy również ja, musimy wrócić jeszcze do pracy. W związku z tym prosiłbym, że w miarę możliwości, żeby obrady przebiegały sprawnie. Jesteśmy w punkcie pierwszym. Punkt drugi to jest przyjęcie protokołu. Protokół z obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu został przeze mnie przeczytany, podpisany. Stwierdzam, że moim zdaniem jest on zgodny z przebiegiem obrad tej sesji. Protokół też został przesłany Państwu radnym drogą elektroniczną. Jeśli ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do tego protokołu, prosiłbym o zgłaszanie tych uwag w tej chwili.
Nie widzę uwag, w związku z tym proponuję przyjęcie protokołu z obrad 24 sesji Rady Miejskiej w Mianotowiściu bez odczytywania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolejny punkt jest to przedstawienie porządku obrad. Tutaj od razu informuję, że w materiałach, które do Państwa dotarły, jest błąd w numeracji. Tam jest dwa razy literka B. Prosiłbym, żeby to błąd, który nie zauważyliśmy po prostu i już później nie chcieliśmy na nowo drukować, więc po prostu przeniesienie kolejnych punktów odpowiednią literkę niżej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść uwagi do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do kolejnego punktu, jest to blok uchwał, podjęcie uchwał w sprawie i pierwsza z uchwał jest to uchwała w sprawie udzielenia powiatowi nowotowiskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych w Nowym Tomyślu o salę sportową. Wprowadzenia dokona pani skarbnik, a później doda burmistrz Luta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałabym przedstawić projekt uchwały w sprawie udzielenia powiatowi nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych w Nowym Tomyślu o salę sportową. W postanowieniach projektu jest, że postanawia się udzielić przez gminę Nowy Tomyśl powiatowi nowotomyskiemu pomoc finansową, która jest przeznaczona na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych o salę sportową w łącznej wysokości 61 500 zł. Z tym, że ta pomoc podzielona jest na dwie transze. W roku 2012 do wysokości 25 000, w roku 2013 do wysokości 36 500. W paragrafie drugim jest, że pomoc finansowa jest udzielona pod warunkiem, że po zakończeniu budowy sali sportowej obiekt ten zostanie poza godzinami zajęć dydaktycznych udostępniony nieodpłatnie dla ćwiczeń i treningów Ludowemu Klubowi Sportowemu Budowlani z siedzibą w Nowym Tomyślu przez okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Ponadto zobowiązuje się burmistrza Nowego Tomyśla, aby w umowie o udzielenie dotacji zawartej w tej sprawie z powiatem w przypadku niespełnienia warunków z paragrafu drugiego zagwarantował zwrot przez powiat nowotomyski na rzecz gminy równowartości udzielonej pomocy finansowej. Projekt zawiera też stosowne uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Daję głos panu burmistrzowi Rucie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Zarząd Powiatu Nowotomyskiego zwrócił się do burmistrza z prośbą o opłacenie aktualizacji dokumentacji technicznej na salę sportową, którą przygotował przy tejże szkole. W międzyczasie prezes klubu, zarząd klubu budowlani wystąpił do starosty o możliwość przemiarowania czy modyfikacji tej dokumentacji technicznej o dodatkową salę, która miałaby służyć bezpośrednio budowlaniu. Mało tego, środki na budowę tejże dodatkowej sali mają być środkami zewnętrznymi. W wyniku tego wniosku odbyło się spotkanie, gdzie też wyraziliśmy na spotkaniu jednoznacznie, że to jest wydatek dosyć duży, jeżeli chodzi o udział gminy Nowy Tomyśl, ale padło tam stwierdzenie, że to będzie jedyny nasz udział w całym tym przedsięwzięciu. Pozostałe koszty będzie ponosić starostwo powiatowe łącznie z tymi środkami, które są zadeklarowane i zagwarantowane przez zarząd klubu budowlani Nowy Tomyśl. Mało tego, zmierzaliśmy w wyniku tejże dyskusji jednoznacznie do tego, aby to nie gmina była zamawiającym tą dokumentację, bo nie my jesteśmy inwestorem. W związku z powyższym, jeżeli inwestorem ma być starostwo powiatowe, to my możemy udzielić dotacji. Dlaczego dotacja dzielona na dwie raty?
bo nie ukrywamy, określone problemy finansowe też w tym roku mamy. Biorąc pod uwagę rozmowy, które przeprowadziłem z wykonawcą tejże dokumentacji, uzgodniono, że ta płatność może być w ratach. I te raty tutaj zostały zawarte bezpośrednio w samej dotacji, że część dotacji będzie w tym roku, część dotacji będzie w roku przyszłym. Panie Przewodniczący, ponieważ na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów padł taki wniosek, aby dzisiaj na sesji pan prezes Jerzy Nowak potwierdził te środki, które mają być środkami zewnętrznymi, bardzo bym prosił o udzielenie w tej chwili głosu panu Jurkowi Nowakowi, który jest obecny na sali, a który potwierdzi, tak domniemywuję, to, o czym była mowa na spotkaniu w ustawstwie. Proszę bardzo, daję głos panu prezesowi klubu, panu Jerzemu Nowakowi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w racji tej, że lata minione są latami bardzo takimi pozytywnymi, ocenionymi przez Polski Związek pod względem sportowym i organizacyjnym. W styczniu tego roku pojawiła się koncepcja właśnie, że powstał Powiatowy Ośrodek Podnoszenia Ciężarów, żebyśmy mogli tę dyscyplinę rozwijać. Dla rozwoju tego potrzebny jest kompleks sportowy, siłownia, hal, żeby można było organizować duże imprezy, żeby można było zaprosić sponsorów, żeby była promocja miasta i regionu. W związku z tym, tworząc koncepcję, zwróciliśmy się do Polskiego Związku o poparcie naszych działań i na zebraniu zarządu w marcu 19 marca 2012 Polski Związek Podnoszenia Ciężarów przyjął realizację tego regionalnego ośrodka podnoszenia ciężarów w wymiarze siłownia hala jako jedno z trzech zadań strategicznych na lata 2013-2014, co jest tu potwierdzone na piśmie, mam pismo. Co to powoduje? Powoduje to to, że 50% środków możemy uzyskać na realizację tej inwestycji z ministerstwa. Powiem, że dwa zadania już zostały rozpoczęte. Na 2013, na 2014 nie ma innego zadania jak nasze zadanie do realizacji. W związku z tym mamy tutaj to przyobiecane na piśmie, że tą realizację do 50% całej inwestycji, nie tylko siłowni, tylko całej inwestycji mamy możliwość pozyskania właśnie z ministerstwa. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Pan Mariusz, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie, czy jest to uwzględnione już w budżecie Ministerstwa Sportu, ta kwota, o której Pan mówi? To raz, chwileczkę, bo ja mam jeszcze kilka pytań. I w tym momencie po raz kolejny dokładamy na halę dla budowlanych. Ja mam pytanie, co się stanie z tą halą, którą obecnie użytkują, tam też proszę jakieś pieniądze i czy te pieniądze zostaną w tym momencie zwrócone, bo nie wiem, co z tą halą się w tym momencie będzie działo, czy ona przejdzie z powrotem już typowo pod szkołę pana Staszica, czy co z tym dalej będzie z tym budynkiem? Okay. Rozumiem, że pierwsze pytanie było do pana prezesa, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o uwzględnienie w planie, no jest to niemożliwe, jeżeli nie złożyliśmy jeszcze wniosku. Mamy tutaj decyzję potwierdzającą, żebyśmy złożyli na lata 2013-2014. Podstawą tego jest przygotowanie projektu, prawda? No bo wniosek nie może się pojawić bez projektu. Dlatego taka sytuacja zaistniała. Ja zabiegam o to już dosyć dużo, no ale tak jest jak jest, prawda? Dziękuję. I pan burmistrz Żuta, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podobne pytanie pojawiło się już na komisji. Ja co prawda z wiedzy, którą posiadałem, już odpowiedziałem wstępnie, że całość obiektu pozostanie w gestii dyrektora szkoły, czyli pana Łukasza Frańskiego, zaś całe wyposażenie, wszystkie te elementy, które są demontowalne, oczywiście bez oprzyrządowania, jeżeli mówimy o zapleczu socjalnym, ale mówię o wyposażeniu. Całe to wyposażenie ma być przeniesione do nowo zrealizowanego obiektu. Dziękuję. Pan Marzyk, proszę bardzo. Dobrze, ale proszę jeszcze, pan burmistrz odpowiedział, co w tym momencie ze środkami, które zostały tam przekazane do remontu tego budynku.
Proszę bardzo, pan burmistrz. Jeżeli literalnie popatrzymy na to, co było w udzielonej dotacji, nie było tam zapisu, tak jak to miało miejsce w przypadku wyposażenia szpitala, że jeżeli, to wtedy należy się do zwrotu. Wydawało mi się, że w sposób taki, no może oględny, ale teraz powiem bezpośrednio. Na bazie udzielonej wówczas dotacji dla klubu nie mamy możliwości prawnych, żeby w tym momencie egzekwować, czy próbować nawet egzekwować wydostanie tych środków bezpośrednio od starostwa powiatowego. Dziękuję. Zgłasza się pan dyrektor Szymczak, proszę bardzo. Prosiłbym o podanie mikrofonu. Pracuję z tym klubem. Chcę poinformować, że gmina pomagała również w doposażeniu tego klubu. Nie tyle w budowie, co w doposażeniu w bardzo specjalistyczny sprzęt dla ciężarowców. I to będzie przeniesione również, jeśli powstanie nowy obiekt. To myślę tu o takiej specjalistycznej macie. Nie wiem, jak to się... Pod sztangi, żeby nie rozwalać podłóg innych rzeczy i ławeczki do ćwiczeń. To była też kolejna pomoc udzielona przez gminę. To też przejdzie dalsze użytkowanie, czy tam ćwiczy nasza młodzież. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Zatem przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie udzielenia powiatowi nowotomyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zespołu szkół zawodowych i licealnych w Nowym Tomyślu o salę sportową. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Jeden. Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały, jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok. Wprowadzenia dokona pani Domira Śmiączka, skarbnik gminy. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym przedstawić projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2012. W jakiejś części ten projekt zmian przedstawiany był na Komisji Finansowej i Rozwoju Gospodarczego. Tam też było sygnalizowane, że wejdą jeszcze pewne zmiany. Z tych zmian, które miały wejść, to po otwarciu ofert na budowę ulicy Olchowej miała być uzupełniona kwota, jeżeli najmniejsza kwota będzie większa niż jest przewidywana w budżecie do tej pory. Mieliśmy planowane na Olchową 200 tysięcy. Po otwarciu ofert do ulicy Olchowej trzeba dołożyć, żeby budowa doszła do skutku, 180 tysięcy złotych. Oprócz tego właśnie mówiliśmy jeszcze o tej zmianie, która nie była wcześniej wprowadzona, o pomocy finansowej dla powiatu w tej kwocie 25 tysięcy, która dotyczy tego roku. Ona też jest wprowadzona i polega to na tym, że zmniejszone zostało nasze zadanie roku 2012, to było przygotowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla Straży Miejskiej, tam było 25 tysięcy i obecnie te 25 tysięcy przenosi się właśnie na tą dotację dla powiatu nowotomyskiego. Mówiliśmy o tych dwóch zmianach. W międzyczasie jeszcze wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego w środę tego tygodnia o zwiększeniu środków na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa. Dlatego, że decyzje wystawione uprawomacniają już się od dnia dzisiejszego, pierwsze, dlatego też wprowadzamy to zwiększenie zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków. Oprócz zmian, które zaszły jeszcze od przedstawionej projektu na Komisji Finansowej, to jest taka, że wykreślamy zmniejszenie wydatków w załączniku numer 2 w dziale 400. Tam było wprowadzony rozdział dostarczenie ciepła i zmniejszenie o 14 181.
Wycofujemy się z tego i plan pozostaje bez zmian, tak jak było, 90 300. Przed sesją dostarczyliśmy... Może pani powtórzyć jeszcze? Chodzi o załącznik numer 2. Na pierwszej stronie, w dziale 400, rozdział 401, dostarczanie ciepła, paragraf 4300, zakup usług pozostałych. Wprowadziliśmy zmniejszenie o kwotę 14 187. Teraz się wycofujemy z tego zmniejszenia. Zmiana, plan pozostaje tak jak na dzień 10 października, ostatnia zmiana, czyli 90 300. W dostarczonym uchwale budżetowej są podkreślone wszystkie te punkty, które ulegają zmianie. W związku z tym, co przed chwilą powiedziałam. Oprócz tego, to nie jest zaznaczone, chodzi o wprowadzenie właśnie tej dotacji dla starostwa powiatowego. Na stronie trzeciej uchwały od samego początku, wiersz trzeci, jest: zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę, jest 17 280, po dodaniu 25 tysięcy będzie o kwotę 42 280 zł. I też następny wiersz czwarty, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą, było 2 726 922 zł, po zmianie będzie 2 751 922 zł. To są też wszystkie te zmiany, które zaszły od przedstawienia zmian budżetowych na Komisji Finansowej. Teraz może ogólnie powiem o tych zmianach. Oprócz tych otrzymanych zwiększeń dochodów z tytułu dotacji, którą otrzymaliśmy od wojewody wielkopolskiego i także z powiatu, na bibliotekę publiczną oraz na remonty zabytku, to jest do remontu zakrystii w kościele na placu Chopina. Dużą taką zmianą są po analizie wykonania za pierwsze półrocze, tak sygnalizowałam tam w ten czas, że zmniejszą nam się dochody, nie zmniejszą, po prostu nie uzyskamy dochodów ze sprzedaży praw majątkowych w kwocie 975 tysięcy. Nie uzyskamy także pełni dochodów z opłaty eksploatacyjnej, to była kwota 229 tysięcy i dlatego będzie wprowadzana korekta budżetu. Ta korekta jest wprowadzana tą zmianą. Po stronie wydatków poszczególne nasze jednostki organizacyjne poszukiwały około 5% zmniejszenia wydatków bieżących rzeczowych. Te zmniejszenia w tej uchwale są na około 314 tysięcy. Oprócz tego została też przeprowadzona analiza wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych, tak samo w placówkach oświatowych. I z tego też tytułu będą oszczędności około 500 tysięcy złotych. Oprócz tego też było sygnalizowane, że od lutego miesiąca była wprowadzana zmiana składki zdrowotnej o 2%, składki rentowej o 2% i nie miało to odzwierciedlenia w naszym budżecie. I w tej chwili te zmiany też zostały wprowadzone. Oprócz tych zmian zwiększamy też tą zmianą poszczególne tytuły, tu może wymienię, co się zmieni, na zakup energii, to znaczy na oświetlenie uliczne dokładamy 150 tysięcy, na remonty oświetlenia ulicznego 100 tysięcy, natomiast na remonty doraźnych gruntowych 80 tysięcy. Na zakup energii w gimnazjum w Nowym Tomyślu dokładamy łącznie 105 tysięcy. Oprócz tego, co już mówiłam, na budowę ulicy Olchowej 180 tysięcy złotych.
Ponadto na dowóz dzieci dla ośrodka społeczno-wychowawczego w Bąszyniu zwiększamy o 10 tysięcy złotych. Jest to nasze zadanie własne. My przekazujemy dotację dla powiatu nowotomyskiego. I oprócz tego zwiększana jest dotacja dla Tarnowa Podgórnego na refundację kosztów pobytu naszego dziecka w przedszkolu w Tarnowie Podgórnym. To jest kwota 2280 zł. I w samej treści uchwały będzie też wprowadzony nowy zapis. Dotyczy to upoważnienia dla burmistrza. Dodaje tam się upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Barbara Jędy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja tutaj analizując ten budżet, dzisiaj jestem zszokowana tą kwotą 180 tysięcy na ulicę Olchową. Dlatego, że wyszacowanie jej na 200 tysięcy, a 180 tysięcy więcej, to jest prawie tyle samo. To albo została źle przygotowana dokumentacja, albo źle kosztorys inwestorski przygotowany, bo pomylić się można o małą kwotę. Z reguły kosztorysy inwestorskie są przygotowane z nadwyżką. Natomiast tutaj jest niedoszacowanie, nie wiem z jakiego tytułu i wydaje mi się takie to naprawdę jakby z lekceważenia nasz trochę, bo 180 tysięcy to jest kwota nie do przyjęcia. Dziękuję. Pan radny jeszcze Jan Kinko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze w tej samej kwestii, co porusza tu pani radna Barbara Jandy. Wydaje mi się, że były te szacunki gminy, które przedstawiłam do przetargu, oparte o kalkulacje obliczenia. Skoro jest tak duża różnica, to może byśmy przesunęli tą inwestycję. Myślę, że mieszkańcy się nie obrażą, jeżeli byśmy przesunęli o kilka miesięcy na wiosnę. Wiemy, że wiosną przetargi wypadają korzystniej, że być może trzeba będzie dołożyć tam tylko kilka czy kilkanaście tysięcy, a nie te kilkadziesiąt. Także mówię, moja propozycja by była taka, żeby te 180 tysięcy zdjąć, tą inwestycję przełożyć na wiosnę, bo wiemy, że wtedy firmy starają się o przetargi i z reguły te obliczenia firm są bardziej zbliżone do tego, co proponuje gmina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Żyta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, może na początek powiem, że nie mam zamiaru tutaj państwa wprowadzać w błąd, a przykro mi, że jak to pani Basia stwierdziła, doprowadzamy do tak zwanej terapii szokowej, bo tak nie jest. Ja pragnę tylko przypomnieć, że w momencie, kiedy przyjmowany był budżet, takie pytania też wówczas się pojawiły, czemu to 200 tysięcy? Bo 200 tysięcy mogło tylko zafunkcjonować jako w ogóle tytuł na ulicę Olchową, bo jak państwo przypominacie sobie, wtedy dokumentacji nie mieliśmy. Mało tego, składałem na Komisji Rozwoju Gospodarczego przy analizie wykonania półrocza pełną informację w sprawie w ogóle dokumentacji technicznej, bo jak państwo wiecie, my chcieliśmy dokumentację zrobić w całości pomiędzy ulicą Topolową a ulicą Wypoczynkową. Składałem informację dotyczącą konieczności wyłączenia z dokumentacji technicznej odcinka od ulicy Broniewskiego do Wypoczynkowej, a to z tego powodu, że elementem składowym tej dokumentacji były parkingi położone na terenie, którym włada zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ tam definitywnie nie były formalne tematy domówione i załatwione, w międzyczasie podjęliśmy decyzję, żeby najpierw wykonać ten pierwszy etap dokumentacji technicznej pomiędzy ulicą Broniewskiego z kawałeczkiem, że tak powiem, 2-3 metrami w kierunku ulicy Wypoczynkowej, do ulicy Topolowej. I po wykonaniu tej dokumentacji, tego fragmentu, w tym momencie dopiero pojawił się kosztorys. Jeżeli chodzi o sam kosztorys na ten zakres, który określiliśmy, a jest to, tak jak wspomniałem, zakres pomiędzy ulicą Topolową a Broniewskiego
z jezdnią, kruczcami wjazdowymi na posesję, bez tak zwanych parkingów i bez chodnika, ale oczywiście z koniecznością odprowadzenia wód deszczowych do tego przykrytego wcześniej rowu. Kosztorys, o ile dobrze pamiętam, mogę być poprawiony, był na 320, a niespełna 400 tysięcy złotych, ale w takiej wersji puściliśmy po prostu przetarg i planowaliśmy otwarcie bezpośrednio przed sesją, po to, żeby mieć odpowiedź w ogóle na pytanie, co, za ile i kiedy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w tym momencie Państwo możecie mieć tutaj uwagi do tego, czemu to z 200 na, zwiększamy o te 180, ale gdyby to była jedna oferta, to można by się zgodzić, że z uporem maniaka, jak pan radny Frąckowiak mówi, próbuje drogo budować, zaś informuje, no przepraszam, no cytuję pana Adama, bo przez cały czas mówi o tym, że tak drogo buduje. W związku z powyższym informuję, wpłynęły 4 oferty. Pierwsza na 423 128 zł, druga 370 212 zł 45 groszy, trzecia 384 764 zł 75 groszy i czwarta 389 524 44 groszy. Jak Państwo widzicie z tego materiału, przy tych 4 ofertach na to zadanie maksymalna rozbieżność to niespełna 37 tysięcy, gdzie ta jedna najwyższa troszeczkę odstaje od 3 pozostałych, bo te 3 pozostałe są bardzo zbliżone do siebie i tutaj różnice są właściwie minimalne. Najniższa jest 370-212, w kolejności następna 384-764, czyli tu jest różnica 14 tysięcy. Trzecia w kolejności, patrzę na kwoty tylko, 389 524. Bacząc na wcześniejsze przetargi, gdzie bywało tak, że owszem, unieważnialiśmy, bo jedna oferta wpływała, tu wpłynęły 4. Stąd mamy podstawy do tego, żeby spróbować ten przetarg rozstrzygnąć. Oczywiście decyzja należy do Państwa. My zaś wnioskujemy, bacząc na samo rozstrzygnięcie, żeby do tej umowy doprowadzić, jeżeli stanie się tak, że teren zamarznie i trzeba będzie przerwać roboty, to nie trzeba będzie tej procedury opóźniać i wprowadzać ją w roku przyszłym, tylko tak jak pogoda pozwoli, zrealizować ten fragment. Padło takie stwierdzenie, czy ludzie wybaczą. Znaczy, najpierw trzeba zapytać tych ludzi, a potem dopiero pewne stwierdzenia wyciągać, bo jak Państwo wiecie, każdy oczekuje na inwestycje, a ta inwestycja miała już być prowadzona w roku ubiegłym. Ze względu właśnie na tematy dokumentacyjne, niestety, ale w roku ubiegłym tego nie udało się przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rybarczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja również do tej ulicy Olchowej nie byłbym tutaj za tym, aby tego tematu odkładać, ponieważ ludzie czekają już od dłuższego czasu i tak jak tu pan burmistrz mówił, jestem absolutnie za tym, żeby to robić. Nie można to patrzeć na pogodę, bo odłożymy na kwartał, a potem się znowu okaże, że trzeba to przenieść, znowu gdzieś tam przedłużyć i to tak będzie trwało. Ja myślę, że to, co już zrobiliśmy w tym czasie i przedstawienie na sesji ten temat, uważam, że byłoby naszym obowiązkiem, aby to zaakceptować. Dziękuję bardzo. Okay, proszę bardzo, pani radna Barbara Jędy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Zastanawiam się, bo w momencie, kiedy Państwo uruchamialiście przetarg, znaliście już kosztorys inwestorski. Naruszenie dyscypliny finansowej, uruchamiając postępowanie bez zabezpieczenia środków finansowych, to jest niemożliwe, żeby po prostu uruchamiać postępowanie o zamówienie publiczne. Środki powinny być zapewnione, a 180 tysięcy wychodzi ani nie na komisji, tylko dzisiaj, wczoraj było otwarcie ofert. Bo patrzyłam, wczoraj było otwarcie ofert. I tak stajemy pod murem. Ja wiem, że powinna być ta droga rozrobiona, ja to rozumiem, ale proszę też zrozumieć, nie wiem, czy jest sołtys Róży, jak daleko wygląda sprawa świetlicy w Róży. Oni czekają i się też buntują. Wiem, że były problemy, ale też sołtys mi mówił, że również są jakieś
zahamowania w urzędzie z tego tytułu. Kiedy wchodzi, to no jeszcze nie dostarczono, jeszcze nie poprawiono, coś tam nie zrobiono. Wydaje mi się, że po prostu rzucamy pieniądze w tym momencie i stawiamy nas pod murem, bo my wiemy, że ta droga jest potrzebna. My to rozumiemy, ale proszę też nas zrozumieć. Uruchamialiście przetarg i wiedzieliście, jaka jest kwota kosztorysowa. I taka kwota powinna być w budżecie zabezpieczona. Dziękuję bardzo. Okay. Jeszcze pan radny Jankinko chciał dodać. Panie przewodniczący, szanowni państwo, moja wypowiedź nie była po to, żeby wstrzymywać inwestycje, tylko ja, jeżeli dostaję informację na sesję, że gmina przewidywała w dokumentacji taką kwotę, więc przyjmuję, że to było według obliczeń. Wobec tego, jeżeli raptem pojawia się, tak jak pani tutaj radna mówiła przede mną, zwiększenie kwoty o 190 tysięcy, stąd moja taka była propozycja, że nie wiem, czy się obrażą, czy nie obrażą, panie burmistrzu, mieszkańcy, ale jeżeli by mieli świadomość i informację, że jest to obliczone według realnych cen na 200 tysięcy, a się żąda 180, i że jest szansa na przykład poczekać jeszcze te kilka miesięcy i realnie obniżyć te koszty do tego, co proponowała gmina w tym przetargu, to myślę, że by się pewnie nie obrazili, bo to są też ludzie, którzy umieją liczyć. Natomiast jeżeli okazuje się, że to było tylko tak rzucone, bym powiedział, ta kwota, żeby tylko zaistniał tytuł w budżecie, a faktyczne koszty to dopiero teraz wychodzą, no to wtedy mówię, można się zastanowić, czy rzeczywiście jak gdyby poprzeć tą inwestycję, żeby już teraz była realizowana. Rozumiem potrzebę, bo nieraz tam jeżdżę i w różnych okresach, kiedy są roztopy, także wiem, jak ta sprawa wygląda. To mówię, chodzi tu o to, że mówię, wyszedłem z założenia, tak jak wspomniałem, 200 tysięcy, że to było na jakichś realnych kosztach oparte. I skoro jest takie zwiększenie, dlatego była moja propozycja, żeby te kilka miesięcy odłożyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz Rutta. Może odpowiem najpierw na pytanie pani Basi dotyczące samego rozstrzygnięcia. Nie ma rozstrzygnięcia jeszcze przetargu, ponieważ protokół zakończył się zapisem związanym z możliwością wystąpienia o środki finansowe. Jeżeli takowe będą zabezpieczone, wówczas dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli zaś nie będą zabezpieczone, to przetarg zostaje unieważniony. To jest po pierwsze. Po drugie. Jak państwo wiecie, ta droga to nie jest droga tylko przy okazji jarmarku, bo też takie głosy słyszałem, tylko jest to droga łącząca osiedle wypoczynkowe bezpośrednio z ulicą Topolową z przejazdem do szkoły, czyli tak zwanym skrótem w starą część miasta bez konieczności wyjeżdżania na ulicę Kolejową czy Tysiąclecia po to, żeby tam się przemieszczać. Stąd może nazywać to można desperacją, ale takie były wnioski, aby jak najszybciej tą drogę zrobić w całości, ponieważ ruch na tej drodze jest naprawdę znaczący. I ja to przyjmuję do wiadomości, bo wielokrotnie przez mieszkańców to się pojawiało i dotyczy dosyć znaczącej liczby mieszkańców. Potwierdzam, powtórzę to. Jeżeli chodzi o przyjęcie budżetu, to była to tylko przymiarka i kwota, która wtedy była możliwa do wstawienia. Nie było kosztorysu, bo nie było dokumentacji technicznej. A jeżeli nie było dokumentacji technicznej, to skąd mieliśmy mieć kosztorys? I na koniec jeszcze jedna informacja. O tym stanie rzeczy, ponieważ państwo nie jesteście członkami Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, składałem informacje i informowałem o tym, że taką procedurę wdrożyliśmy, że jest przymiarka taka, aby przed jeszcze sesją te oferty otworzyć i jeżeli byłaby sytuacja taka, że taka możliwość by była, że dzisiaj na sesji będziemy proponować taką zmianę. I to wstępnie oczywiście, bo wtedy nie było wiadomo, jaka to będzie kwota, wstępnie zostało przez komisję przyjęte. Dlatego dzisiaj ośmieliliśmy się tą propozycję z tą argumentacją, którą przedstawiłem wcześniej, państwu przedłożyć. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, miałem nie zabierać głosu, ale w sumie się zdecydowałem na to. Otóż przed chwileczką podjęliśmy uchwałę w sprawie dofinansowania albo udzielania dotacji powiatowi Nowotomyskiemu na budowę sali. Jak państwo przeczytacie z uzasadnienia tej uchwały, to tam jest napisane, że pod warunkiem, a pytaliśmy tutaj na sesji, jakie będą tam reperkusje, czy będzie, czy zwroty i tak dalej.
Czyli byliśmy niesamowicie ostrożni. Broń Boże złotówkę wydać, gdy ten obiekt będzie służył szkole zawodowej jednej z największych szkół w Nowotomyślu, gdzie masę dzieci Nowotomyski uczęszcza, a którzy w tej chwili nie mają kompletnie warunków na uprawianie kultury fizycznej, czyli zajęć sportowych. Wiemy, mamy orientację, jak działa klub budowlany, że tam się dobrze dzieje i mamy prawo mieć nadzieję, że ten obiekt będzie bardzo dobrze służył. Przynajmniej ja taką zaufanie mam. Z pożytkiem dla naszej szkoły. Teraz mamy sprawę ulicy Olchowej. Ta Olchowa funkcjonuje i to, co pan Klimko mówił, że jeśli będzie, to wybaczą. No przede wszystkim ona funkcjonuje, jeśli będzie jeszcze pół roku funkcjonować, funkcjonuje ile lat Olchowa? 20? Może więcej? No to jeśli pół roku pofunkcjonuje, to nic się nie stanie. To jest raz. To jest tak na marginesie. Natomiast chodzi mi o zapis. Chciałem zapytać takie pytanie. Czy zmiany budżetu opiniowała Komisja Finansowa? Zresztą mamy taką praktykę, że zawsze przed sesją otrzymujemy takie zaktualizowane zmiany w uchwale budżetowej. A ta uchwała, tu mam napisane, to jest 26 października, czyli dzisiaj. Otóż, jeżeli nawet by jakieś tam informacje, to zmiana uchwały budżetowej, w moim odczuciu, ja nie jestem członkiem tej komisji, powinny być przez komisję zaopiniowane. I taki zaopiniowany projekt powinien trafiać pod obrady sesji. No, jest taka praktyka, że tak nie trafia. Jeżeli chodzi o konkretnie ten przetarg, wydaje mi się, że pani Basia wyłożyła tutaj precyzyjnie, dokładnie, jak powinno być. Jest ustawa o zamówieniach publicznych i należy jej przestrzegać. Nic więcej. Jeżeli nie ma środków zabezpieczonych w budżecie, to przetarg rozstrzyga się negatywnie, czyli się go unieważnia. Z uwagi na to, że tych środków nie ma. Panie burmistrzu, jeżeli pan otworzył oferty i w budżecie nie miał pan środków, powinien pan ten przetarg unieważnić, a nie czekać, że coś się stanie, załatwimy tu i tak dalej. No nie wiem, dlaczego nie przestrzegamy procedur prawa. No rzeczywiście, jeżeli dzisiaj zmienimy, a rozstrzygniemy przetarg za parę dni, to teoretycznie będzie. Będą środki. Ale to rada jest postawiona pod ścianę. No jeśli nie tego, to nie zrobimy, a tam ludzie czekają i tak dalej. No ale mi się wydaje, że przestrzeganie tych procedur, o czym mówiła pani Basia, jasno i ja nie mam do tych żadnych zastrzeżeń, no powinniśmy tego dochowywać, to przynajmniej jako radni. Ewentualnie powinniśmy też zabiegać o to, aby te procedury były spełniane. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję za... Jeszcze Pani Barbara Janda chciała tutaj coś dodać. Ja muszę skorygować tutaj kolegę radnego, dlatego że trochę inaczej mówiłam i trochę inaczej ustawa mówi. Ustawa mówi, że uruchamia się przetarg, mając zabezpieczone środki finansowe. Ja nie mówiłam, że nie może być podpisana umowa. Umowa nie może być podpisana, jeśli my nie wyrazimy zgody na zwiększenie tych środków. Ale można się zastanowić, czy brakuje jakiejś tam kwoty i można ją zwiększyć przed podpisaniem umowy. Zasada jest taka, uruchamia się przetarg, mówię o uruchomieniu i wtedy muszą być zabezpieczone środki finansowe w budżecie, a nie o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie to jest odrębna sprawa. O uruchomieniu. Mamy zabezpieczone środki, uruchamiamy postępowanie o zamówienie publiczne. I tutaj tego mi zabrakło. Ja nie mówiłam o podpisaniu umowy, tylko o uruchomieniu postępowania. Dziękuję. Okej, proszę bardzo, pan burmistrz Luta. Ze samego uruchomienia procedury przetargowej ja proponuję, żeby wypowiedział się pan radca prawny, ale to za chwileczkę, zaś odpowiem co do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Informacja w sprawie ulicy Olchowej, że taka przymiarka jest, na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów się pojawiła. Pytanie, czy w pozostałym zakresie cała ta uchwała była opiniowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów? Była. Komisja wyraziła opinię pozytywną. Jeżeli mówimy o zmianach, to są zmiany polegające na tym, co się odbyło w międzyczasie. Między innymi dotacje. I o tym pani skarbnik mówiła, gdzie na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów informowałem, powtarzam teraz, o tej procedurze, którą wdrożyliśmy, jeżeli chodzi o ulicę Olchową.
nie odbyło się w tej sprawie głosowanie, zaś komisja przyjęła ten tok rozumowania. Nie, że się zgodziła, bo jeszcze wtedy nie było żadnej mowy o kwotach. Zaś taką informację przedłożyłem. Dzisiaj pozostaje tylko problem, czy przyjąć tę kwotę, podpisywać umowę, czy też nie. Panie Przewodniczący, jeżeli mógłbym oddać głos panu radcy prawnemu odnośnie całej tej procedury, czy można tak, to bym bardzo prosił. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie Przewodniczący, w artykule 93 ustęp 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu, jakie obowiązuje na dzień dzisiejszy, jest zapis następujący. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest przecinek, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. To, co jest po przecinku, czyli ta możliwość zwiększenia ceny, to jest to, z czego zamierza skorzystać pan burmistrz, proponując Wysokiej Radzie zmianę w budżecie, właśnie polegającą na podwyższeniu tej kwoty. Dlatego też przepis ustawy na dzień dzisiejszy pozwala na udzielenie zamówienia w sposób, jaki proponuje pan burmistrz. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pani Barbara. Ja tego nie neguję. Tak rzeczywiście mówi przepis, ale słuchajcie państwo, to jest podwyższenie kwoty o 50, o 100% prawie, że o 100%. To nie jest jakaś tam minimalna różnica. A druga rzecz, że mieliśmy kosztorys na taką kwotę i uruchamialiśmy postępowanie na taką kwotę, jaka była w kosztorysie inwestorskim. A my nie mieliśmy tych środków zabezpieczonych. Kosztorys był na zwiększoną kwotę. I na to nie mieliśmy zabezpieczonych środków finansowych. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Wilkoszewska. Ja chciałam, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, przepraszam za głos. Ja myślę, że pan Michał wysunął propozycję tego typu, ażeby wszystkie zmiany w budżecie, to co dotyczy budżetu, przeszło przez poszczególne komisje. Ja za tym też jestem. Z uwagi na to, ja rozumiem to, tak jak powiedział pan burmistrz, że przeszło to przez Komisję Finansów, zostało zatwierdzone. Natomiast myślę, że to jest taka ważna działka, jeśli chodzi o kwestię podejmowania decyzji, że dobrze byłoby, gdyby przeszło to przez poszczególne komisje. Nie wiem, czy państwo się zgodzicie, takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej głosów z dyskusji. Myślę, że ponieważ najwięcej kontrowersji dotyczy tej jednej zmiany związanej z ulicą Olchową, więc myślę, że najpierw przegłosujemy tę część dotyczącą właśnie zmiany, a później dopiero, jeżeli w zależności od tego, jaki będzie efekt głosowania, będziemy się zastanawiać nad głosowaniem nad całym projektem zmiany. Rozumiem, że wypowiedź pana radnego Jana Klimko należy uznać za wniosek, tak, formalny, żeby odłożyć realizację tej ulicy Olchowej do wiosny. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, za przyjęciem wniosku pana radnego Jana Klimko, żeby realizację ulicy Olchowej przełożyć na okres wiosenny przyszłego, uruchomić przetarg na nowo, no, czyli unieważnić, i realizować całą inwestycję, rozpoczynając od wiosny przyszłego roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czyli wniosek został przyjęty. W związku z tym nie wiem, jakie są konsekwencje całości, bo to trzeba by przeredagować, czy to tylko jest w jednym miejscu zmiana, czy gdzieś tam. Proszę bardzo, oddaję głos pani skarbnik. Dziękuję. To nie będzie zmiana w jednym miejscu, bo jeżeli chodzi o samą treść uchwały budżetowej,
to zmienią się tak, tam gdzie się zwiększa wydatki budżetowe, wydatki majątkowe, tam jest o kwotę 272 645, tu należy zmniejszyć o te 180 tysięcy. Nie wiem, czy mam podawać gotowe kwoty. 180 tysięcy wydatki majątkowe się zmniejszają. I tu wyżej wiersz jest, zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę 1 559 688 i tu też jest minus 180 tysięcy. Następnie wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 74 249 842 35, należy zminusować o 180 tysięcy. Proszę podać dokładnie, tak żebyśmy nie szukali teraz po szczególnych stronach. To jest strona druga uchwały, zmiany uchwały budżetowej. Od początku podawać? I następnie są wydatki majątkowe. Kwota 9 171 845 zł. Należy zminusować 180 tysięcy. A te 200 to były tam w wierszach wyżej, gdzie zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 599 688, minusujemy 180, wydatki majątkowe, tam jest kwota 272 645, też minusujemy o 180 tysięcy złotych. Następnie jest punkt trzeci, w paragrafie piątym, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 888 215 tysięcy. Tu minusujemy tak samo o 180 tysięcy złotych. Następnie jest wiersz, deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 3 023 305 zł i 55 groszy. Prosiłbym o spokój. Tu też minusujemy o 180 tysięcy złotych. I tak następnie jest stwierdzenie, kwota deficytu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 1 743 925 oraz przychodami z tytułu wolnych środków i tu jest w kwocie 1 279 380 35 groszy. Tu też minusujemy o 180 tysięcy złotych. Tak samo w paragrafie szóstym, punkt czwarty, w paragrafie szóstym zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 888 215. Zmniejszamy ją o 180 tysięcy złotych. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 11 008 741 35 groszy, też ją zmniejszamy o 180 tysięcy złotych. To są wszystkie zmiany dotyczące samej treści uchwały budżetowej. Tak samo należy zmienić uzasadnieniu. Wykreślamy z uzasadnienia w dziale 600, rozdział 616, tu jest zwiększenie o kwotę 260 tysięcy. Zmniejszamy ją o 180 tysięcy. Pozostaje tylko 80 tysięcy wydatki bieżące na remont dróg gruntowych, a wiersz 180 tysięcy złotych wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą budowa ulicy Olchowej w Nowym Tomyślu wykreślamy. Oprócz tego w załączniku numer 2 dokonujemy tej zmiany. Wykreślamy z załącznika numer 2 z działu 600 wydatki majątkowe o kwotę zwiększenie 180 tysięcy złotych. Następnie zmianie ulega załącznik numer 3.
Tak, co? Dział 600, transport i łączność. Mamy zwiększenie o kwotę 272 660, zmniejszamy ją o 180 tysięcy złotych. Wykreślamy paragraf 605 wydatki inwestycyjne. Przepraszam panią skarbnik, ale radni nie dostali i załączników po zmianach. Aha. Dostali tylko uchwałę. Dobrze. Dobrze. I to jeszcze powiem, które będą zmieniane załączniki. Zmieni się załącznik numer 3, przychody i rozchody. Zmieni się też załącznik numer 4 dotyczący zadań inwestycyjnych. No, cała zmiana, jak będzie wyglądała, w przyszłym tygodniu będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję. Dziękuję. Przejdziemy zatem do przegłosowania już teraz całej uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2012 rok z tymi wprowadzonymi przed chwilą poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwóch. Uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejna uchwała jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. I tutaj, jeżeli też by trzeba wprowadzić poprawki, to prosiłbym od razu o poinformowanie o tym. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym przedstawić projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026. Jak już mówiłam kilkakrotnie, zmiany uchwałą budżetową wieloletniej prognozy finansowej wprowadzane są wtedy, jeżeli są zmiany w załączniku przedsięwzięć i w załączniku tak zwanych przepływów, jeżeli są zmiany odnośnie kwoty długu, kwoty deficytu i zmieniają się przychody i rozchody budżetu. W ten czas dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej. Jeżeli chodzi o tą zmianę i załącznik przedsięwzięć, zmiana dotyczy... Prosiłbym o większe skupienie, państwo radni. ...tylko łącznych nakładów finansowych na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl, Sękowo, Jastrzębsko Stare. Łączne nakłady finansowe. Przy projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 brano pod uwagę stan aktualny na czas, gdy była prognoza opracowywana na te lata. Natomiast jeszcze w roku 2011 zmianą uchwały budżetowej zwiększano środki na to zadanie i to nie było uwzględnione już potem w wieloletniej prognozie finansowej. Dlatego teraz tylko uaktualniamy łączne nakłady finansowe o kwotę 305 700. Jeżeli chodzi o załącznik numer 1, o tak zwane przepływy, jeżeli chodzi o rok 2012, on został uzgodniony do zmiany wprowadzonej tą zmianą budżetową. Jeżeli chodzi teraz o nieuwzględnienie kwoty na ulicę Olchową, to zmienią nam się wydatki ogółem. Wydatki ogółem zmienią się, zostaną zmniejszone o 180 tysięcy. Zmienią się też z tej kolumny tutaj wydatki majątkowe nieobjęte limitem. Kwota 5 milionów 200... Pytanie do pani skarbnik, czy te materiały, które dostaliśmy, to one już
zawierają te zmiany, które miały być na dzisiaj wprowadzone? Nie. Czyli to mamy aktualną. Czyli mamy. Nie jest aktualna wieloletnia, bo więcej zmian zachodziło. Jak mówiłam, zostały wprowadzone dotacja na akcyzę, a 180 nie ma. Ale ja mówię, gdzie będą te zmiany. Dobrze. I oprócz tego zmieniają się też wskaźniki odnośnie długu. Zmienił nam się dochody ogółem, uległy zmniejszeniu i uległy z tego zmianie wskaźniki dotyczące spłaty długu i wskaźniki dotyczące ogólnego zadłużenia gminy. Jak mówiłam, przy zmianie budżetowej zmieniliśmy dochody ze sprzedaży praw majątkowych do spółki PEC o 975 tysięcy. I ta zmiana odnośnie wieloletniej dotyczy też roku tylko 2012. Wiadomo, że dochody były te jeszcze prowadzone na lata 2013 i 2014, jednak tych zmian nie dokonujemy przy tej wieloletniej prognozie. Zmienimy to dopiero przy nowo prognozie uchwalanej na lata 2013. Rok końcowy w tej chwili jeszcze nie jest znany i w ten czas one zostaną zmniejszone. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tej operacji przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Okay. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Domyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Tomyśl na lata 2012-2026. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego. Kolejnej uchwały jest to projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Wprowadzenia dokona pani Bogumiła Frąckowie, kierownik rechwalatu podatków i opłat. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Projekt ten omawiany był na komisjach branżowych i uzyskał pozytywną opinię. Proponowane stawki mieszczą się w granicach kwot określonych jako stawki minimalne zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 8 października 2012 roku oraz kwot maksymalnych podanych w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku. Dziękuję. Ja otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Kolejny projekt jest to projekt w sprawie obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl. Ponownie oddaję głos pani kierownik. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt tej uchwały również był omawiany na komisjach branżowych. Proszę o uzupełnienie w paragrafie pierwszym pozycji monitora polskiego, bo dopiero wczoraj komunikat Głównego Urzędu Statystycznego o cenie skupu żyta został opublikowany. I jest to monitor polski, pozycja 787. Również w uzasadnieniu proszę o uzupełnienie tego. 787.
Obniża się cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl z kwoty 75,86 do kwoty za jedną decytonę, do kwoty 56 zł za jedną decytonę. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń, przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie obniżenia ceny skupu jednej decytony żyta określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt dotyczy projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Wprowadzenia ponownie pani kierownik dokona. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, ja na komisjach mówiłam o tym, że przedstawię na sesji cenę sprzedaży drewna do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok. Jest to cena 186 zł i 42 grosze za 1 metr kwadratowy. Sześcienny, przepraszam, oczywiście. 186 zł i 42 grosze. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. W dotychczas obowiązującej uchwale z dnia 1 lutego 2008 roku uległy dezaktualizacji niektóre w nich zawarte punkty, zwłaszcza te, które zmienialiśmy kilka razy dotyczące zmiany sołtysów. Dlatego jest konieczność uchylenie poprzedniej uchwały i wprowadzenie nowej. W paragrafie trzecim, w punkcie pierwszym, punkt ten otrzymuje brzmienie pani Justyna Szrekę na terenie wsi Boruja Kościelna. Pozostałe punkty są bez zmian. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Myślę, że sprawa jest oczywista. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. I kolejny projekt będzie to projekt w sprawie opłaty od posiadania psów. Myślę, że tutaj można jednocześnie tego wprowadzenia dokonać. Proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. W uchwale dotyczącej opłaty targowej na rok 2013 w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 2 po dotychczasowej treści dopisuje się wyrażenie pani Justyna Szrekę na terenie wsi Boruja Kościelna. W uchwale dotyczącej opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok w paragrafie 5 po dotychczasowej treści dopisuje się wyrażenie 18 pani Justyna Szrekę na terenie wsi Boruja Kościelna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tymi projektami. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I druga uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została też przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Wprowadzenia dokona pani Marzena Kortu, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego przyjmowanie co roku programu współpracy. Taki dokument reguluje formy współpracy gminy z trzecim sektorem. Także w tym roku taki dokument został opracowany. Poddany został ponadto pod konsultacje społeczne, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby społeczne. W ramach konsultacji wpłynęły opinie 3 organizacji pozarządowych. Jedna z nich została uwzględniona i wprowadzona do programu i program właśnie z tą uwagą Państwo już otrzymaliście do akceptacji. Program współpracy został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej. Wszystkie elementy w nim zawarte są zgodne z założeniami ustawy. W związku z tym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Wprowadzenia do tematu dokona pani Maria Ceglecka, sekretarz gminy. Proszę bardzo, pani Maria. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawiony Państwu projekt uchwały dotyczący podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia granic ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu jest wynikiem zmian przepisów prawa wyborczego, konkretnie kodeksu wyborczego, który przewiduje, że w takiej gminie jak Nowy Tomyśl, czyli w mieście niebędącej miastem na prawach powiatu, ustala się tyle okręgów, ilu radnych będzie w gminie wybieranych. Otóż w Nowym Tomyślu, w takiej gminie jak nasza na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wybieranych będzie 21 radnych, a zatem gminę Nowy Tomyśl należało podzielić na 21 okręgów wyborczych. Przepisy tego kodeksu przewidują również, że takiego podziału winna dokonać Rada Miejska na wniosek burmistrza i to w terminie do 1 listopada tego roku, albowiem kodeks wyborczy, który obowiązuje od sierpnia ubiegłego roku, dał 15-miesięczne vacatio legis na wprowadzenie tego, zrealizowanie tego przepisu. Projekt uchwały przedstawiony został na wszystkich komisjach Rady Miejskiej. W stosunku do projektu, który został przedstawiony Państwu na komisjach, dokonaliśmy tylko zmian, przede wszystkim wynikających z liczby mieszkańców, na podstawie której pierwszy projekt został opracowany, albowiem
liczba mandatów, czyli ustalana jest w oparciu o liczbę przedstawicielstwa, czyli ta norma przedstawicielstwa wynika z liczby mieszkańców wybieranych do danej, z liczby mieszkańców danej gminy podzielonej przez liczbę mandatów wybieranych radnych. Jak już wcześniej mówiłam, dane te obejmują dane z rejestru wyborców na dzień 30 września, poprzednio były na dzień 30 czerwca. Liczba mieszkańców Nowego Tomyśla w tym czasie wzrosła z 25 078 do 25 135 mieszkańców. A zatem zmieniła się troszeczkę tam o jeden punkt norma przedstawicielstwa. Komisje Rady Miejskiej pochyliły się nad tym projektem bardzo wnikliwie i zaproponowały w stosunku do przedstawionej wersji przez pana burmistrza zmiany. Te wszystkie zmiany, które zostały jak gdyby wniesione, zostały zaakceptowane przez Komisję Rady Miejskiej. Uwzględnił je również pan burmistrz w przedstawionym dzisiaj państwu pod obrady projekcie uchwały. Nie odniosę się do poszczególnych zmian, albowiem państwo radni wiedzą, jakie te zmiany zostały zaproponowane. Potwierdzam tylko, że wszystkie zmiany zostały uwzględnione. Projekt już z naniesionymi zmianami został przedstawiony ponownie komisarzowi wyborczemu celem wyrażenia swojej opinii i w dniu 18 października ponownie uzyskaliśmy pozytywną opinię przedłożonego projektu podziału gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze. Jest to projekt podziału, będzie podziałem na stałe okręgi wyborcze i będzie on dopiero, jak gdyby znajdzie zastosowanie od wyborów samorządowych, które nastąpią dopiero po roku, w roku 2014. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie podziału gminy Nowy Tomyśl na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej na drodze przetargowej. I wprowadzenia dokona pan Piotr Hojan, naczelnik Wydziału Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościowej. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kolejna uchwała dotycząca bonifikaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, podobna w swoich założeniach do szeregu uchwał już wcześniej przez Radę rozpatrywanych. Tak jak i poprzednio, proponujemy udzielenie 70% bonifikaty w przypadku płatności całości należności przed zawarciem aktu i 50% należności przy rozłożeniu płatności na okres 5 lat, oczywiście ze stosownym oprocentowaniem. Uchwała zaś dotyczy lokalu położonego przy ulicy Długiej 32, lokal numer 3. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, korzystając, że jesteśmy przy lokalach mieszkalnych, ja swojego zdania oczywiście nie zmieniam, ale korzystając z tego, że jest prezes Janek, ja mam pytanie, czy jest już jakiś projekt albo plan, czy może jest już to realizowane, dokwaterowanie do mieszkań, do lokali osób, które nie płacą czynszu, czyli zagęszczanie po prostu tych lokali. W związku oczywiście z takim zadłużeniem, jakie jest na tą chwilę. Tak? Rozumiem, że jest to odniesienie się do wiadomości, które się ostatnio pojawiły w prasie. Proszę bardzo, pan prezes.
Szanowni Państwo, obecnie takiej woli nie ma, bo to nie jest wolą zarządcy, czyli moją, tylko wolą burmistrza, rady. Ja takiego kroku nie podejmuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej Nowego Tomyśla w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej w drodze bezprzetargowej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 1731 łamany przez 14 w Nowym Tomyślu. Wprowadzenia dokona pan Piotr Hoja. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, prezentowany przedkładany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy jednej działki numer 1731 przez 14. Ona jest położona w rejonie ulicy Komunalnej. Tam na dziś obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który tam przewiduje zabudowę, taką zabudowę w układzie mieszanym. Nabywcy chcą tam wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, no i niestety bez zmiany zapisów planu było to niemożliwe. Rada przychyliła się do ich wniosku o przystąpienie do zmiany tego planu. Projekt został przygotowany i w tym momencie przedkładamy go do uchwalenia. W zasadzie plan nie przewiduje tutaj jakichś rewolucyjnych rozwiązań. Chodzi po prostu o lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Jest. Proszę bardzo, pan Piotr Szymkowiak. Panie przewodniczący, ja mam pytanie do paragrafu 17. Tam jest wykropkowane miejsce opłata i nie wiem, bo akurat nie mogłem uczestniczyć w komisji, nie jest ona ustalona. Wydaje mi się, że jeżeli jest uchwała, to powinna ta opłata być ustalona. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy, panie przewodniczący, no w projekcie uchwały rzeczywiście tej propozycji nie ma. To jest, ja tylko rozszerzę, to jest stawka tak zwanej opłaty planistycznej, czyli stawki opłaty za wzrost wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina ma prawo pobrać taką opłatę w sytuacji, jeżeli do takiego wzrostu doszło, a nieruchomość zostanie zbyta w ciągu 5 lat od daty uchwalenia czy wejścia w życie tego planu. No tak standardowo przyjmowaliśmy, że w sytuacjach, kiedy plan był pokrywany częściowo, przynajmniej koszty planu przez inwestora, nie stosowaliśmy najwyższej stawki, bo ona wynosiła 30%. Tutaj proponujemy zastosowanie stawki 10%. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że no prawdopodobnie do egzekucji nie dojdzie, ponieważ no właściciele chcą budować dla siebie i raczej nie zanosi się, żeby tę działkę mieli zbywać. Dziękuję. Czyli wpisujemy w tym miejscu 10%. Proszę bardzo, pani radna Barbara Endy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie, bo w uzasadnieniu czytam coś takiego. To znaczy się tak, inwestycje będą realizowali nabywcy terenu, będą budować budynek mieszkalny. Natomiast w uzasadnieniu finansowanie inwestycji odbywać się będzie poprzez wydatki z budżetów gminy, współfinansowanie środkami zewnętrznymi poprzez budżet gminy w ramach m.in. dotacji unijnych i tak dalej, i tak dalej. I w jednej i drugiej uchwale są takie zapisy. Mam pytanie. Pewnie do inwestycji gminy to ma zastosowanie. Natomiast jeżeli to są inwestorzy zewnętrzni, to wydaje mi się, że chyba jest to przepisane z marszu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan ja prosiłbym tylko o zwrócenie uwagi na tytuł tego załącznika numer 3, bo o niego tutaj chodzi.
To jest sposób realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Tak? I to są inwestycje należące do zadań własnych gminy, czyli wszystkie te, które zajmujemy. Czyli sieci. Sieci, drogi i tak dalej. No tutaj akurat sytuacja jest taka, że one są i nie przewidujemy. Natomiast ustawa wyraźnie mówi, że plan zagospodarowania przestrzennego musi się wypowiedzieć co do sposobu finansowania i realizacji inwestycji z zakresu zadań własnej gminy. I tutaj no, nawet jeżeli one de facto nie występują, czy nie będzie potrzeby ich tworzenia, to plan musi się odnieść, jak one będą robione. No, to jest taki no, warunek powiedzmy ustawowy, z którego nie możemy się niejako wykręcić. I to samo dotyczy tego drugiego planu, tam również w przypadku, jeżeli, chociaż wiadomo, że to dotyczy nieruchomości będących w rękach jednego właściciela, gdzie w obrębie tej nieruchomości nie będą prowadzone żadne inwestycje, których powiedzmy no, zadaniem własnym jest gmina, to jednak plan musi rozstrzygnięcie co do takich inwestycji zawierać. Okay. Ja właśnie tego nie rozumiałam, bo wydawało mi się, że jeżeli one są, to czy taki zapis w ogóle musi być, bo może indywidualnie do każdej uchwały trzeba podchodzić, a jeżeli tak uważacie, że takie są zapisy u ustawy, no to w takim razie dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 1731/14 w Nowym Tomyślu. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Kościuszki Długa w Nowym Tomyślu. Wprowadzenia znowuż dokona pan Piotr Kojan. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedkładany projekt jest zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości zabudowanej, myślę, że dobrze znanym Państwu obiektem Nowotomyskiego Pasażu Handlowego, którego właścicielami jest rodzinna firma z Nowego Tomyśla. Jest on zlokalizowany tutaj w tym kwartale pomiędzy ulicami Poznańska, Kościuszki a Długa. Tam na chwilę obecną, na tym terenie, który jest tą zmianą planu objętą, obowiązuje plan, który przewiduje dwa przeznaczenia, czyli usługi i zabudowę mieszkaniową. W zasadzie na ten moment, na tą chwilę wyczerpano już wszelkie możliwości inwestowania na tym terenie, jakikolwiek, nawet istniejąca zabudowa, ponieważ ona powstała niejako przed uchwaleniem tego poprzedniego planu. Ona już w pewnych fragmentach nawet wykracza poza to, co później uchwalony plan, że tak powiem, usankcjonował. W związku z powyższym nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ujednolicający funkcje, ustalający spójne zasady zagospodarowania dla całości terenu i umożliwiający inwestowanie tam, gdzie to z przyczyn ograniczeń przepisów technicznych na ten moment było niemożliwe. I tu również w paragrafie 17 proponujemy tą 10% stawkę opłaty planistycznej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Proszę bardzo, pan radny Piotr Szynkowiak. Proszę bardzo. Tutaj pan naczelnik mnie już wyprzedził z tym 17 punktem, ale mam jeszcze jedno pytanie. Ta mapa, ten załącznik mapowy jest nieaktualny. Czy to nie przeszkadza przy uchwaleniu? Ponieważ na tej mapie są budynki, które już nie istnieją. Zostały wszystkie wyburzone i na dzień dzisiejszy jest na parking. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie przeszkadza to dlatego, że istotnym jest, że tak powiem, zakres przestrzenny obowiązywania tego planu, natomiast no, podkład mapowy, że tak powiem, nie ma przepisu, który mówi wprost o tym, że ta mapa powinna być aktualna. Był taki okres, kiedy ten przepis egzekwowano bardzo ściśle, iż podkład do planu powinien być aktualny. W tej chwili no, służby wojewody już nie egzekwują tego przepisu w sposób tak drastyczny jak kiedyś. Znaczy nie ma takiej bezpośredniej potrzeby i można plany opracować właśnie na podkładach tego typu. Dziękuję.
dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Tadeusza Kościuszki i Długa w Nowym Tomyślu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt uchwały jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży przez gminę Nowy Tomyśl działki o numerze ewidencyjnym 274/3 w Nowym Tomyślu na rzecz spółki Enea Operator, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Ponownie wprowadzenie dokona pan Piotr Hoen. Proszę bardzo. Proszę Państwa, przedkładana uchwała ma na celu umożliwienie uregulowania stanu prawnego własności nieruchomości. Rzecz cała dotyczy działki położonej w Nowym Tomyślu w kwartale pomiędzy ulicami Mickiewicza, Długą, Bohaterów, a Placem Niepodległości. To jest nieruchomość znajdująca się, to jest trafostacja znajdująca się na tyłach tak zwanego Domu Książki. To chyba najłatwiej będzie to wytłumaczyć w ten sposób. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego już niegdyś takiego ciągu pieszojezdnego, który się wewnątrz tego kwartału budynków miał znajdować. Grunt ten był w całości oddany w użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwu Dom Książki S.A. Gmina Nowy Tomyśl dokonała regulacji stanu prawnego, ponieważ nie wszystko tam odpowiadało stanowi faktycznemu. I została wydzielona przy tej okazji działka zabudowana trafostacją, ponieważ obecnym, że tak powiem, dysponentem urządzeń tam znajdujących się jest spółka Enea Operator, spółka z o.o., a jej poprzednicy prawni, że tak powiem, budowali tą trafostację, stąd też oczywistym wydaje się, żeby po prostu grunt pod tą trafostacją również sprzedać operatorowi, ponieważ jednak nie zachowały się dokumenty, z których można by bezwłocznie wywieść, że Enea wybudowała tą trafostację. Niestety upływ czasu tutaj zadziałał. Konieczna jest zgoda Rady na odstąpienie od bezprzetargowego trybu sprzedaży tej nieruchomości. Jako się rzekło, jest to raptem 48 metrów kwadratowych. Grunt pod trafostacją razem z takim niezbędnym dojazdem do samego budynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad uchwałą. No właśnie. Dokładnie to nie ma mapki do tego i nie potrafię sobie zlokalizować tego terenu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, temat był omawiany na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Tam nawet pokazywałem z geoportalu, w którym miejscu się to znajduje. Że tak powiem, nie sądziłem, że będzie potrzeba, żeby tu jeszcze mapę do uchwały o wyrażeniu zgody na bezprzetargowy tryb dołączać. Tak jak mówię, jest to trafostacja położona na tyłach Domu Książki. To będzie chyba najprostsze wytłumaczenie. Dziękuję. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu sprzedaży przez gminę Nowy Tomyśl działki numer ewidencyjny 274/3 w Nowym Tomyślu na rzecz spółki Enea, operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejny projekt jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami rejon ulicy Wypoczynkowej w sprawie uchwalenia uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 215/89, 215/51 i 215/99 w Paproci. Proszę o wprowadzenie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowa uchwała jest niejako zwieńczeniem wniosków mieszkańców oraz sprawy rozpatrywanej dosyć wnikliwie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Ja przypomnę, wpłynęły wnioski mieszkańców, właścicieli tych wymienionych w uchwale działek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż on przewiduje na ten moment lokalizację tam budynków czy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast wnioskowano lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów rozpatrywała sprawę na trzech posiedzeniach, łącznie z wizją w terenie. Zasięgnięto również opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Komisja Rady Miejskiej wyraziła zgodę na realizację wniosków właścicieli. W związku z powyższym przygotowaliśmy stosowną uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Proszę o podanie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, no ja mam tutaj trochę wątpliwości. Również to, co pan naczelnik Hojan powiedział, myśmy tam byli na wizji lokalnej. Więc był tam już plan zagospodarowania przestrzennego przedtem, już zaplanowany, wyrysowany na budownictwo jednorodzinne. A tam powstały budynki z wielofunkcyjnymi, no, z wielomieszkaniowymi po prostu mieszkaniami. Także teraz zmieniamy plan znowu, który, no nie wiem, teraz zostaliśmy tak samo postawieni przed faktem dokonanym, a ktoś tam zaniechał albo nie dopatrzył, że to po prostu zostało tam wybudowane niezgodnie z planem, który był tam przed tym już ustalony. Jestem ciekawy, kto jest za to odpowiedzialny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Podchojan. Szanowni Państwo, w tym miejscu, aby wyjaśnić tutaj, czy może rzucić trochę więcej światła na kwestię poruszoną przez radnego Adama Frąckowiaka, jest potrzebna taka refleksja systemowa. Mianowicie ustawodawca skonstruował przepisy tak, że gmina, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niejako ostatecznie wypowiada się, co tam na tym terenie ma powstać. I to jest jedyne, że tak powiem, oświadczenie gminy w tej materii. Tak? Gmina twierdzi, że ma tam powstać to, to i to i więcej gminy nikt o zdanie nie pyta, mówiąc ogólnie. Są inne organy upoważnione do tego, ażeby po pierwsze wydawać stosowne pozwolenia w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz do tego, ażeby badać ewentualną zgodność realizowanej inwestycji z wydanymi pozwoleniami i z innymi aktami prawnymi. Gminy czy też burmistrza nikt już w dalszą część tego procesu inwestycyjnego nie angażuje, ponieważ przepis prawa tego nie przewiduje. W związku z tym nie jest zadaniem burmistrza ani też jakichkolwiek organów gminy kontrolowanie, czy prowadzona inwestycja jest prowadzona zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy wydane pozwolenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od tego są starosta, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, tego typu instytucje. Tak jak powiedziałem, władztwo gminy kończy się na uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydawanie, powiedzmy dbanie o to, żeby wydawane dokumenty były z tym planem zgodne, należy już do tych organów, które te dokumenty wydają, czyli to akurat do starosty i do nadzoru budowlanego. Ja się nie chcę wypowiadać i bałbym się nawet oceniać zgodność tych inwestycji z planem, zwłaszcza w kontekście tego, że nie przedstawiono nam żadnej dokumentacji technicznej, żadnych szkiców, rysunków po prostu. My nie wiemy, co tam jest w środku. Widzimy tylko to, co można zobaczyć z ulicy, czyli budynki, fundamenty, cokolwiek to jest. Dziękuję. Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami rejon ulicy Wypoczynkowej w drodze nowego uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 215/89, 215/51 i 215/99 w Paproci. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. Kolejna uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Nowy Tomyśl w Związku Gmin pod nazwą Komunalny Związek Gmin Kongregator. Wprowadzenia dokona pani Adrianna Zielińska, naczelnik Wydziału Komunalnego Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dzisiejsza uchwała jest konsekwencją wcześniej podejmowanych uchwał dotyczących powołania Związku Komunalnego oraz przyjęcia statutu tego związku. Tą uchwałą Rada Miejska wyznacza swojego przedstawiciela w osobie zastępcy burmistrza pana Wojciecha Ruty do reprezentowania gminy Nowy Tomyśl we władzach związku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Brych. Proszę pana na mikrofonu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tylko takie pytanie, bo tu jest osoba, przedstawiciel, w sumie to jest do radcy, jest przedstawiciel wymieniony z imienia i nazwiska, a nie wiem, czy nie powinna być po prostu funkcja pełniona w gminie, bo no, wybory są co ileś tam lat i nie wiem, no według mnie przedstawicielem powinien być osoba, która sprawuje funkcję, a nie z imienia i nazwiska, czy to byłby naczelnik, czy zastępca burmistrza, czy sam burmistrz, no wydaje mi się, że to powinno być z funkcji wypełnione. Dziękuję. Wysoka Rado, panie przewodniczący, przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują, że tak na dobrą sprawę w naszej gminie pan burmistrz mógłby mieć dwóch zastępców i w tym momencie określenie na przykład, że miałby to być zastępca burmistrza byłoby trudne do powiedzmy później zastosowania. Nie ma przeszkód prawnych, aby i nawet chyba jest wskazane, że jest ta osoba wskazana z imienia i nazwiska, dlatego że w momencie, kiedy ewentualnie w ramach ciągłości kompetencyjnej powiedzmy, dojdzie do zmiany stanowiska, wolą Rady może być w każdej chwili ewentualnie zmiana tej osoby i moim zdaniem tutaj nie ma przeszkód prawnych, aby i nawet jest chyba bardziej, że tak powiem, ułatwia postępowanie to, że jest to osoba wskazana z imienia i nazwiska. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie ustanowienia przedstawiciela gminy Nowy Tomyśl w Związku Gmin pod nazwą Komunalny Związek Gmin Kongregator. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W tej chwili mamy na sali 18 radnych. I kolejna uchwała Rady Miejskiej w sprawie współdziałania z gminą Tarnowo Podgórne w zakresie dofinansowania pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Tarnowo Podgórne. I tutaj jest też od razu druga uchwała podobna o współdziałaniu z gminą Kuślin. Do obu tych uchwał wprowadzenia dokona pani Maria Reginia Wysocka, inspektor do spraw nadzoru nad oświatą. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do gminy Nowy Tomyśl wpłynął wniosek z Tarnowa Podgórnego, w którym Tarnowo Podgórne domaga się dotacji dla dziecka w przedszkolu niepublicznym, które jest z naszej gminy, a chodzi właśnie do niepublicznego w Tarnowie Podgórnym. Ustawa przewiduje taką dotację.
W związku z powyższym, żeby można było zawrzeć porozumienie w tej materii, potrzebna jest uchwała o współdziałaniu między dwoma gminami. Stąd też ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Druga od razu? Tak. Dobrze. Jeśli chodzi o drugą uchwałę o gminę Kuśnin, to tu troszeczkę jest odwrotnie. U nas powstało niepubliczne przedszkole w Nowym Tomyślu, na Glinnie i do tego przedszkola chodzi jedno dziecko z gminy Kuśnin. W związku z powyższym my też chcemy osiągnąć refundację z gminy Kuśnin i wejść w porozumienie z taką gminą i też potrzebna jest jakby zgoda tutaj Rady Miejskiej na to współdziałanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektami uchwał. Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie współdziałania z gminą Tarnowo-Podgórne w zakresie dofinansowywania pobytu dzieci z gminy Nowy Tomyśl w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Tarnowo-Podgórne? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I druga uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie współdziałania z gminą Kuślin w zakresie dofinansowywania pobytu dzieci z gminy Kuślin w przedszkolu niepublicznym znajdującym się na terenie gminy Nowy Tomyśl. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Zrobimy przerwę, ale prosiłbym krótszą przerwę 15-minutową do godziny 14. Proszę Państwa, minęła godzina 14. Na sali mamy w tej chwili 11 radnych, a więc możemy rozpocząć obrady sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu po przerwie. Jesteśmy po bloku uchwał. Punkt 5 jest to, prosiłbym już o uwagę, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2011-2012. Tutaj omówi tę informację pani Maria Wysocka-Raginia, inspektor do spraw nadzoru nad oświatą. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otrzymaliście Państwo w materiałach informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2011-2012. Informacja została opracowana w oparciu o dane z bazy systemu informacji oświatowej. Stan na 30 września 2011, bo tak jest to wszystko liczone do subwencji oświatowej, stąd ten stan na 30 września przyjmujemy. W oparciu o raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący wyników sprawdzianu w klasie 6 w 2012 roku oraz wyników egzaminów w klasie 3 gimnazjum w 2012 roku. Oprócz tego wzięto pod uwagę informacje dyrektorów z działalności gminnych przedszkoli i szkół za rok szkolny 2011-2012, które spłynęły do burmistrza Nowego Tomyśla. W informacji jest takich 7 działów głównych: zarządzanie oświatą, budżet gminy i nakłady na oświatę, sieć szkół i przedszkoli, kadrę i system doskonalenia zawodowego, proces nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych, dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych uczniów oraz realizacja obowiązku nauki w gminie Nowy Tomyśl. Wszystko jest opracowane tabelarycznie, są wskazane procenty, wskaźniki, opis poszczególnych tabel, także ja tego nie będę omawiała. Chciałabym jedynie uzupełnić tą informację o stanie realizacji zadań oświatowych, o raport z ewaluacji całościowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Jest to pierwsza szkoła, która w gminie podlegała ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Ewaluacja, może powiem krótko, ponieważ jest to takie pierwsze, nowe, według nowego nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Kuratorium. Powiem, na czym ona polega. Więc ta ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły, odzwierciedlającej się w umiejętnościach, zachowaniach, podstawach, działaniach uczniów i osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach i egzaminach.
On polega też na procesach zachodzących w szkole lub placówce, które są analizowane na podstawie danych, które informują o procesach i funkcjonowaniu szkoły, przede wszystkim o sposobie funkcjonowania i charakterze tej szkoły. Potem jest następne o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów. To jest na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się. I ostatnio o zarządzaniu szkołą na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce. Ewaluacja ma na celu zebranie informacji, ustalenie poziomu szkoły. I teraz szkoła lub placówka może spełniać wymagania na takich 5 poziomach. Poziom E to oznacza niski stopień wypełnienia wymagania przez szkołę lub placówkę i jeżeli szkoła osiągnie ten poziom E, no to musi mieć program naprawczy. Poziom D oznacza stopień podstawowy wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę i poziom C oznacza średni stopień wypełniania wymagania, to jest taka czwórka, jak mówił nam wizytator. Poziom B oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę i poziom A oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. I teraz tak, było to przeprowadzone na podstawie informacji pochodzących z wielu źródeł. Dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe, ankiety w wersji elektronicznej i papierowej, jakościowe wywiady indywidualne, grupowe, obserwacje i analizę źródeł zastanych. Zestawienie metod, technik, doboru próby, liczby osób były robione narzędziami takimi, które są dostępne w całej Polsce, one są wystandaryzowane i to jest taka platforma ministerialna, także te narzędzia są do każdej szkoły w województwie i w kraju. Także ta szkoła, później te wyniki mogą być porównywalne. Teraz może tak powiem, jeśli chodzi o wymagania, co nasza szkoła podstawowa w Bukowcu spełniła. Otóż 11 obszarów wysoko, 5 obszarów średnio i 1 obszar podstawowy. I może powiem, jakie to są obszary i jakie osiągnięcia w tym zakresie. Obszar efekty. Analizuje się wyniki sprawdzianu gimnazjalnego egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu w szkole podstawowej. Wysoki. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Wysoki. Uczniowie są aktywni. Wysoki. Uczniowie respektowane są normy społeczne. Wysoki, czyli B. Obszary procesy. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. Wysoki, B. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Wysoki, B. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i tu jest średni, C. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli, tu jest wysoki B. Kształtuje się postawy uczniów, wysoki B. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, średni C. Obszar środowisko. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, B, wysoki. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów i tu jest D podstawowy, to ten jedyny podstawowy, który był, że tutaj jest niżej, że te losy absolwentów nie są aż tak badane wysoko. Teraz tak, promowana jest wartość edukacji, B wysoki, rodzice są partnerami szkoły, C średni. Obszar zarządzanie, funkcjonuje współpraca w zespołach, C średni. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny, B wysoki. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie, C średni. Ogólnie szkoła wyszła bardzo wysoko, podkreślano, że rzeczywiście spełnia swoje zadania i że jak na taką szkołę wiejską naprawdę poziom jest bardzo fajny. Na co zwrócono uwagę? Na warunki lokalowe, bo tu są wnioski z ewaluacji, że warunki lokalowe szkoły umożliwiają realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania, ale problemami szkoły są braki w wyposażeniu w sprzęt służący do korzystania z technologii komunikacyjnych i informatycznych na zajęciach oraz brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej. To takie najważniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dyskusję nad informacją.
Proszę bardzo, pani Krystyna Wilkoszarska. Miło słyszeć, przepraszam panie przewodniczący, Wysoka Rado. Miło słyszeć takie informacje, opinie o poziomie naszych szkół, bo nasze szkoły to i poziom pracy to rozwój naszej młodzieży. W związku z tym rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o przedszkola, o szkoły, mamy się czym pochwalić i możemy być z tego dumni. Natomiast jak jesteśmy już przy szkołach, ponieważ pan burmistrz obiecał zwiększoną ilość godzin w zakresie terapii logopedycznej, panie burmistrzu, moje pytanie, czy pan pamiętał, czy pan coś w tej kwestii zamierza zrobić? Ponieważ ja przeprowadzałam po raz kolejny rozpoznanie, jak to wygląda, jest tragicznie. Ja myślę, że dobrze byłoby i ja sporządziłabym takie pismo, poprosiłabym potem o zaopiniowanie przez pana burmistrza i przez pana starostę i takie pismo wyślemy do Narodowego Funduszu o godziny i nie dla mnie, tylko dla logopedy, żeby zwiększyć możliwość usług logopedycznych, dlatego że na dzień dzisiejszy jest to sytuacja naprawdę nie do przyjęcia. Taka ilość dzieci z zaburzeniami mowy, która zresztą wzrasta z roku na rok, bo tak to jest, robią to nasze komputery, telewizory i zapracowani rodzice, natomiast nie zmienia to faktu, że naszym obowiązkiem jest dać pomoc tym dzieciom i nie dopuścić do tego, żeby z zaburzoną mową dzieci wchodziły w dorosłe życie. Dziękuję. Jeżeli pana mogę prosić, panie burmistrzu, to... Szanowny panie burmistrzu. Owszem, potwierdzam, że na Komisji Oświaty, Kultury i tak dalej podjąłem zobowiązanie, że pod kątem przymiarek do przyszłorocznego budżetu rozważymy taką możliwość, a ponieważ jeszcze projekt budżetu nie funkcjonuje, bo jeszcze nie jest przedłożony, to dzisiaj nie odpowiem w sposób jednoznaczny, zaś po wyłożeniu projektu będę mógł odpowiedzieć. Jeśli ja jeszcze mogę słówko dodać, my mamy jeszcze projekt indywidualizacja nauczania w klasach 1-3 i tam mamy bardzo dużo godzin logopedii, w jedynce i w dwójce jeszcze w tym roku on funkcjonuje, także te dzieciaczki z tych klas młodszych są objęte i to dosyć dużą ilością godzin logopedii. Oprócz tego, co normalnie w szkole mają godziny. Ale dzieci te, które są z pewnymi dysfunkcjami, tak? Tak, to jest diagnoza pedagogiczna, bo my wybierali ze szkół na podstawie diagnozy pedagogicznej nauczycieli i te dzieci funkcjonują w zespołach. Tak, wiem, bo rozpoznanie zrobiłam, natomiast mimo wszystko jest tego zdecydowanie mało, bo tych zajęć jest za mało dla tej ilości dzieci, która te problemy ma. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Barbara Jędy, przewodnicząca Komisji Oświaty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja jeszcze co do tych zajęć logopedycznych. Ja myślę, że można by było, bo dotyczy to dzieci z rodzin często wykluczonych i te dzieci trafiają również do świetlic socjoterapeutycznych. Tam mamy środki finansowe i myślę, że można by było część dzieci objąć również poświęcając na to te środki finansowe, bo my nigdy nie wykorzystujemy do końca tych środków finansowych, a myślę, że tam by było to wskazane, żeby takie zajęcia również przekazać do podjęcia takich działań, żeby tam te środki wykorzystać. Potrzebna jest na komisji spotkanie również z pełnomocnikiem do spraw uzależnień i również te zadania jej przekazać, żeby w pewnym stopniu to było zrealizowane. Dziękuję bardzo, a nie angażując aż tak bardzo później środków finansowych budżetu gminy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Michał Kasper. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zapytać, na stronie 16 informacji jest, że został przyjęty program poprawy wyników z uwzględnieniem szczególnych tam zadań. Czy mógłbym prosić o charakterystykę albo króciutkie omówienie, jakie to zadania ten program nadzoru pedagogicznego zakłada? Dziękuję. Ja aż tak głęboko nie wchodzę, bo to są dyrektorzy szkół. My na komisji branżowej omawialiśmy te wyniki egzaminów i sprawdzianów i też była mowa na ten temat, że takie rzeczy są przyjmowane.
ale ja szczegółowo nie oczekuję od szkół, żeby mi opisywali, w jaki sposób to robią, nie? Są spotkania rad pedagogicznych, omawiane są poszczególne obszary i wtedy przyjmuje się w nadzorze pedagogicznym częściowo, bo dyrektor będzie to kontrolował, w jaki sposób nauczyciele przyjmują tą pracę, różne metody i formy pracy, na przykład czy nad nauką czytania, czy pisania. No, trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo te programy naprawcze, one są w poszczególnych szkołach i one muszą być. Bo po to są te egzaminy zewnętrzne, żeby właśnie wyznaczać drogę nauczycielowi, gdzie jest dobrze, a gdzie trzeba pracować. Ale tego no, nie umieszczam tak szczegółowo w informacji, bo to już dotyczy poszczególnych szkół, a informacja w zasadzie to ona powinna być taka bardzo ogólna, dotycząca oświaty ogólnie. Nie ma jednego programu? Nie, każda szkoła sobie musi sam ten program opracować. Nie ma centralnego programu, dlatego że uczeń jest indywidualny i do każdego ucznia trzeba dostosować formy i metody pracy, nie? A mamy uczniów z orzeczeniami i z problemami przeróżnymi. Zresztą tu wśród nas są nauczyciele i pewnie więcej mogliby powiedzieć na ten temat. Nie chcę tutaj skłócić tematu. Dziękuję bardzo. Okay. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Nawrot. Co prawda dyskutujemy na temat szkół podstawowych i gimnazjów, ale na stronie 25 jest bardzo ciekawa tabelka. Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę w szkole zawodowej z terenów naszej gminy. I nie mamy tutaj obrazu, jak to się przekłada, ile tej młodzieży jest z naszej typowo gminy nowotomyskiej, natomiast ile jest młodzieży przyjezdnej, dlatego że można powiedzieć, że mało młodzieży zdobywa zawody, a wszyscy studiują właśnie. I nie wiem, czy pani inspektor jest w stanie tutaj rozszerzyć tą informację. Jaki to jest procent na przykład z naszej gminy, bo tu bardzo skromnie to wygląda. Czy jednak tych zawodów trochę młodzież zdobywa? To znaczy tak, ta młodzież tu wykazana to jest tylko z naszej gminy. Ja nie porównywałam, bo to bym musiała sięgać do szkół średnich. To nie są moje szkoły, bo to są szkoły zawodowe. My tylko tutaj jako gmina mamy zadanie ustawowe z oświaty, że musimy pracodawcom dofinansowywać te koszty. Dlatego też ja nie wchodziłam głębiej w procent, bo musiałabym wtedy i no, w zasadzie tą informację, no mówię, to dotyczy nie naszych szkół. No ale w przyszłości, jeśli pan chce, to mogę zadzwonić do zawodowej i sprawdzić i zobaczyć, jaki to procent. Podać po prostu w tym, jeżeli taka informacja państwa interesuje. Dziękuję. Okay, proszę bardzo, pani radna Krystyna Wilkoszarska. Dziękuję. Ja chciałabym, przy okazji, jak jesteśmy przy oświacie, to chciałabym powiedzieć kilka słów odnośnie udziału w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów. Bo ostatnia tematyka i spotkanie, na którym byłam, poświęcone było polityce prozdrowotnej. Przekazano informacje o podsumowaniu konkursu wiedzy o Wielkopolsce. Zwrócono uwagę na mniejsze zaangażowanie, jeśli chodzi o gimnazja, w tego typu wiedzy, a jest to wychowanie patriotyczne. I apel był do nas wszystkich i do szkół, ażeby na wychowanie patriotyczne zwrócić większą uwagę. Nie musi to być oddzielny przedmiot, natomiast może to być realizowane na każdym przedmiocie, także na matematyce. Przewidziana jest ogólnopolska konferencja dotycząca edukacji regionalnej, na którą będziemy zaproszeni. Zwrócono też uwagę na politykę prozdrowotną i kształcenie i przekazywanie wiedzy od przedszkoli po wszystkie poziomy szkół dotyczące ekologii. Informacja była taka, z którą się absolutnie zgadzam, że żeby uczyć dorosłych, to dobrze jest, jeżeli zaczniemy od wychowania przedszkolnego. Bo prawda jest taka, każdy z nas może uderzyć się w piersi, że mamy to do siebie, że jeśli chodzi o zwracanie uwagi na to, co dzieje się na ulicy i co robią niektórzy ludzie, nie zawsze reagujemy. Jest inaczej nie dlatego, że jestem zakochana w Niemcach,
Natomiast u nich tak jest, sami wszyscy dobrze wiemy, że jeden drugiego pilnuje. Jest tak, że ma podejście takie, że nie tylko to, ale to, co za oknem, to także jest moje. W związku z tym odbędzie się konkurs, będzie ogłoszony konkurs, jeśli chodzi o wiedzę i działania ekologiczne. Proszę Państwa, informacja taka. Czy Państwo wiecie, że codziennie w Polsce codziennie wydawanych jest 35 milionów worków tych reklamówek, które bierzemy ze sklepu? 35 milionów, które wiemy, że nie podlegają rozkładowi, że jak znajdą się na wysypisku, to nie jest tak, że te 35... Taką informację słyszałam. Wracając jeszcze do spotkania w ramach stowarzyszenia, przekazano informację, że jeśli chodzi o ekologię i o śmieci, to ten związek śmieciowy, każdy ma obowiązek przeznaczenia pieniędzy na edukację związaną z tym problemem. Czyli jeżeli potrzebne są pieniądze w szkołach, to szkoły mogą się zwrócić do związku o zdobycie pewnej kwoty na edukację dotyczącą ochrony środowiska związaną ze śmieciami. Drugim tematem była aktywizacja seniorów i tu chciałabym zwrócić uwagę, bo o tym mówiono, ja się z tym absolutnie zgadzam, że kwestia starzenia się naszego środowiska to jest problem, który przed nami jest, czy nam się to podoba, czy nie. I w związku z tym kwestia podejścia perspektywicznego i spojrzenia w przyszłość powinna być i powinniśmy o tym pomyśleć także. Znaczy na przykład bardzo podobał mi się pomysł, o którym słyszałam, jeśli chodzi o też grupę niemiecką. Oni budują na przykład domy przystosowane dla ludzi starszych. I one są obite, prysznice i wejścia do domów. Na dole jest pomieszczenie dla pielęgniarki. Są pomieszczenia, gdzie funkcjonują, gdzie mają cały swój warsztat pracy, opiekunki dla tychże ludzi. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, natomiast i najlepsze, natomiast na pewno uważam i myślę, że Państwo też, że kwestia spojrzenia w przyszłość i przygotowania warunków do funkcjonowania ludzi starszych jest sprawą bardzo istotną i bardzo ważną. Same uniwersytety dla tych 50 plus nie wystarczą. Bo tego nie widać, proszę Państwa, że w domu pozostają ludzie starzy. Młodzi muszą iść do pracy i często nie dają sobie rady. Ja swego czasu pracowałam w ośrodku opiekuńczo-leczniczym w Opalenicy. Myślę, że taki by nam się zdał także na terenie naszej gminy, że jest to konieczność, żeby jeżeli nawet... Czy Państwa to nie interesuje? To dziękuję. W związku z tym, ponieważ nie było uwag krytycznych dotyczących informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy, uznajmy tę informację za przyjętą. Punkt 6 jest to informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok. Zgodnie z artykułem 24 podpunkt H uchwały o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku ma obowiązek przedstawienia Radzie informacji w tym zakresie. Radni obecnej kadencji w terminie do 30 kwietnia złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2011. Termin ten został dotrzymany. 7 maja 2012 roku oświadczenia 20 radnych Rady Miejskiej przekazałem osobiście do Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyśle. Własne oświadczenie majątkowe za rok 2011 przekazałem wojewodzie wielkopolskiemu dnia 12 kwietnia 2011 roku, który pismem z dnia 9 października 2012 roku poinformował, iż oświadczenia
burmistrza Henryka Hedwinga i przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały w terminie i niestety stwierdzono w nich nieprawidłowości. Natomiast analizy pozostałych oświadczeń majątkowych radnych dokonał Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, który pismem z dnia 17 października bieżącego roku przekazał stosowną informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok. I tutaj chciałem Państwa zapoznać z tym pismem. Wykonując dyspozycję artykułu 24 podpunkt H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu przekazuje informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011. W oparciu o unormowania wyżej wymienionej ustawy, tutejszy organ otrzymał oświadczenia majątkowe od wojewody wielkopolskiego 2 sztuki, burmistrza Nowego Tomyśla 33 sztuki i przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 20 sztuk, łącznie 55 sztuk. Oświadczenia te dotyczą, i tu jest lista wszystkich osób, myślę, że nie będę odczytywał wszystkich nazwisk. I w dalszej części jest informacja. Kontrola formalna wyżej wymienionych oświadczeń majątkowych u trzech osób wykazała pewne nieprawidłowości przy ich sporządzaniu, albowiem stwierdzono, iż sporządzone one zostały w sposób niekompletny bądź niedokładny, co najczęściej dotyczyło przedstawienia niektórych punktów oświadczenia bez wypełnienia, a stosownie do objaśnień, jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należało wpisać nie dotyczy. Niewykazywania innych nieruchomości w punkcie drugim 4 oświadczenia i wykazania w nieprawidłowej wysokości dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej wcześniej niewymienionych oświadczeniach. Tutejszy organ podatkowy zwrócił się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia z brakami, o ich usunięcie. W efekcie czynności wyjaśniających podjętych przez tutejszy organ stwierdzone braki zostały uzupełnione przez osoby, które złożyły niekompletne oświadczenia. Dodatkowo informowano taką osobę o potrzebie naniesienia identycznych poprawek na oryginalne oświadczenia majątkowego bądź kopii oświadczenia majątkowego. Jednocześnie tutejszy organ prosi o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie takich nieprawidłowości przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych w kolejnych latach. Wszystkie przesłane oświadczenia jako niebudzące wątpliwości odłożono ad acta. Informację sporządził Dariusz Korbanek, komisarz skarbowy wieloosobowego stanowiska pracy, analiz i planowania. Jest podpisane przez zastępcę naczelnika panią Kurkowiak. I tutaj prośba do tych radnych, którzy nanosili poprawki w Urzędzie Skarbowym, że takie poprawki należy też nanieść w Biurze Rady, tam gdzie są złożone oryginały tych oświadczeń, a z informacji od pani Stefanii wiem, że takie poprawki nie zostały naniesione. Także prosiłbym, że w przyszłych latach, jeżeli taka sytuacja nastąpi, to żeby również te poprawki były nanoszone na oryginałach, które są w Biurze Rady. To tyle informacji z mojej strony. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Informuję też, że wszystkie oświadczenia radnych, jak i pozostałych pracowników wydających decyzje administracyjne w zakresie części jawnej ogłoszone zostały na stronie internetowej Urzędu w Biurze Informacji Publicznej. Kolejny punkt jest to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Ta informacja została Państwu przesłana na piśmie. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Uznaję zatem informację za przyjętą. Kolejny punkt jest to sprawozdanie z działalności burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję w punkcie 8. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Jan Pinko. Tak.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zostały mi dwa tylko pytania, bo jeszcze zdążyłem w przerwie po prostu spytać, żeby to krócej trwało. Mam pytanie do Pana Zastępcy Burmistrza Wojciecha Ruty i gdyby mógł króciutko jakieś wnioski końcowe czy jakieś postanowienia, jakie mogły zapaść na Samorządowym Kongresie Oświatowym w Warszawie, czy takowe były, krótką informację. I druga sprawa, chodzi mi na stronie 6, na samym dole mamy wydano decyzję o środowiskach uwarunkowaniach, przepraszam, o środowiskowych uwarunkowaniach. Chodzi o przedsięwzięcie polegające na budowie budynku o funkcji handlowo-usługowej Paproć. Chodziłoby mi jak gdyby bliżej, gdzie to jest zlokalizowanie tego przyszłego obiektu. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja tu mam pytanie do pana burmistrza Helwinga, bo było posiedzenie wspólników PEC-u. Czy mógłby pan przybliżyć troszeczkę więcej informacji, co było tematem? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przejdziemy zatem do odpowiedzi. Daję głos na początek panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym o udzielenie głosu panu burmistrzowi Rucie, który odpowie zresztą zgodnie z sugestią pana radnego Jana Klimko, co tam w Warszawie, tak już najogólniej mówiąc, i także o tej problemie dotyczącym paproci. Natomiast jeśli chodzi o wspólne posiedzenie PEC-u, jak to określił pan radny Frąckowiak, dotyczy to zgromadzenia wspólników, ponieważ jest pan prezes PEC-u. Wobec tego prosiłbym o udzielenie głosu panu prezesowi PEC-u jako zawiadujący tym zakładem. Będzie w stanie odpowiedzieć w szczegółach. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Żurta. Może rozpocznę od tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli chodzi o lokalizację tego zadania, to jest ono położone w paproci pomiędzy obwodnicą a ścieżką rowerową położoną po tak zwanym śladzie wąskotorówki. Jak Państwo przypominacie sobie, swego czasu trwała dyskusja na temat umiejscowienia parkingu przy PKP ogólnie. I jak jedziemy dalej za tym parkingiem, ścieżką rowerową albo starą wąskotorówką od dworca, to po lewej stronie, czyli od tej ścieżki do obwodnicy, jest tam teren. I swego czasu informowałem, że są plany inwestycyjne na usadowienie takiego obiektu handlowo-usługowo-biurowo, tam jeszcze innego. W tej chwili została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych na tę właśnie inwestycję. Zaredosem, jadąc od dworca PKP. Jedziemy ścieżką rowerową, po lewej stronie patrzymy na Redos, jak jedziemy dalej, potem są takie wzgórki, a za wzgórkami, jadąc przed tym wielkim zakrętem w lewo, tą ścieżką rowerową, po lewej stronie jest właśnie ten teren. On nie dochodzi do obwodnicy? Dochodzi do obwodnicy. Jedziemy od ronda rowerem. Wąskotorówką z ronda tak zwanego na dworcu, czyli przy kasach PKP, Mijamy w tym momencie ten nowy parking, który został zrobiony. I dalej jedziemy znowuż tym rowerem, tak jakby w kierunku parku. Przed tym łukiem, zakrętem w lewo, po lewej stronie są połacia gruntowe. Tam właśnie ma być zlokalizowana ta firma. Między obwodnicą a torami albo ścieżką. Nie wiem, czy obrazowo jeszcze źle tłumaczę. Dobrze. Powiem inaczej. Jeżeli jedziemy obwodnicą od autostrady, mijamy rondo dworcowe, jedziemy dalej w kierunku Poznania. Dojeżdżamy do ścieżki rowerowej, skręcamy w prawo. Po przejechaniu w prawo przed tą ścieżką po prawej stronie, czyli między obwodnicą a torami. Prosiłbym o spokój. Ja
Jak nie z jednej strony, to próbuję wytłumaczyć z drugiej strony. Nie mam mapy tutaj, ale mi się wydaje, że w tym momencie już obrazowo jakoś to przedłożyłem. To jeden temat. Drugi. Wizyta na kongresie w Warszawie. Kongres był dwudniowy. Pierwszy dzień był poświęcony, w ogóle był zorganizowany na Stadionie Narodowym. Miałem okazję zobaczyć z bliska Stadion Narodowy, taka między innymi też podstawowa korzyść, ale nie majątkowa. Nie padało, nie trzeba było dachu zamykać, był otwarty, to już tak na marginesie. Znaczy, była taka możliwość, bo tam można płatnie wejść, a w przerwie takie hasło, ci, którzy nie wyszli, takie hasło zostało przedstawione, że kto chce, może przez 15 minut skorzystać. Co prawda nie zwiedzania całego, tylko było tak zwane wyjście na ten główny jeden sektor z tej sekcji, gdzie są sale konferencyjne. W 15 minut hasło z powrotem, tak jakby, przepraszam, delikatnie do nas pilnowano, żeby ktoś tam nie poszedł zbyt daleko, bo tak normalnie z tego, co zauważyłem, to odpłatność za zwiedzanie jest, wynosi 16 zł. No bo byłem zainteresowany, mówię, jak już jestem, no to chociaż kupię sobie bilet i pójdę zobaczyć, ale bezpłatnie. Dlatego mówię, korzyść była taka, że bezpłatnie wszedłem przez te niespełna 15 minut i można było stadion zobaczyć. Ale jest tam bardzo dużo sal konferencyjnych i w tychże salach był podział na trzy grupy wszystkich samorządowców, którzy się zjechali, a byli przedstawiciele z całej Polski. Był podział na trzy grupy, była tak zwana grupa od oświaty, była grupa od subwencjonowania gmin i udziału w podatkach i trzecia grupa, którą, no przepraszam, ale z tytułu pełnienia określonych funkcji nie do końca byłem zainteresowany, to ogólnie rzecz biorąc szkolnictwo zawodowe. To między innymi te tematy, które tutaj się przewijały, jak uczynić, żeby młodzież po gimnazjum była zainteresowana zdobywaniem zawodu. Mówię w skrócie, bo nie bezpośrednio w tej tematyce uczestniczyłem, a uczestniczyłem bezpośrednio w pierwszej części, właśnie w subwencjonowaniu gmin w zakresie oświaty, a w drugiej części, jeżeli chodzi o udział gmin w udziale, w podatkach czy w dochodach budżetu państwa, jaki on to powinien być. Jeżeli chodzi o stanowisko w tejże materii drugiej, czyli o środkach, które są przeznaczane do gmin, stanowisko zostało przyjęte przez uczestników tychże warsztatów, które to stanowisko potem następnego dnia było przedstawione już na tak zwanym posiedzeniu plenarnym całego kongresu. Krótko o tym stanowisku. Fakty są takie, że niestety, ale z roku na rok środki, które pochodzą z budżetu państwa, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, są bardzo mocno zmniejszane, zaś ilość zadań przekazywanych do gmin, one zostały wyszczególnione tam, rozrasta się i to w sposób taki nie do końca do zahamowania. To są decyzje podejmowane bez udziału samorządów, dlatego protest czy stanowisko zajęte było w taki sposób, aby jednak w ramach Komisji Trójstronnej samorząd, ogólnie rzecz biorąc, był uczestnikiem rozmów czy jakichkolwiek propozycji związanych z tymi kwotami, które na gminy są przeznaczane. Druga część to tak zwane stanowisko w sprawie funkcjonowania i subwencji oświatowych, to przede wszystkim zmiany, które są konieczne i takie stanowisko zostało przedłożone w karcie nauczyciela. Podaję przykłady z pamięci. Pierwsze to tak zwane urlopy zdrowotne, które w tym momencie stanowią wydatek budżetu poszczególnych gmin, a w ocenie wszystkich tam obecnych powinno stanowić wydatek budżetu państwa lub, i tu ze wskazaniem, na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj jest tak, że aby uzyskać urlop zdrowotny, idzie do lekarza rodzinnego, czyli pierwszego kontaktu. Lekarz wypisuje, przepraszam, zaświadczenie i od tego momentu nauczyciel uzyskuje prawo do urlopu zdrowotnego. Oczywiście tam jest zapis mówiący, że w takich, a w takich okresach, co, ile czasu i tak dalej, ale patrząc na całą złożoność tematu i liczbę uczestników występowania o ten urlop dla poratowania zdrowia, no to w tym momencie stanowi to dosyć znaczący wydatek poszczególnych gmin. W skali kraju nawet to wyliczano, ale nie chcę się kusić tutaj z rękawa, żeby się pomylić, ale jest to dosyć znacząca kwota. To pierwszy element tego urlopu zdrowotnego, jeszcze jest drugi.
czemu to tylko lekarz pierwszego kontaktu ma oceniać? Jeżeli tak, to powinna być komisja. Komisja, która stwierdza, że tak czy inaczej, czemu nauczycielowi należy się, bo stan zdrowia jest taki, a nie inny. Tak kiedyś było. Tak kiedyś było, byli orzecznicy, były komisje i wcale nie było tak łatwo do pewnego momentu uzyskać prawo do urlopu zdrowotnego, dla poratowania zdrowia. Dzisiaj ten proceder, przepraszam, nazywam to procederem, te wydarzenia są bardzo częstymi, tym bardziej, że przy niżu demograficznym, który w poszczególnych rocznikach się pojawia, problem jest, bo to jest tak zwane wyjście awaryjne dla wielu, wielu osób po to, żeby przetrzymać w pewnym momencie swoje związanie z pracodawcą poprzez właśnie te urlopy zdrowotne, a to stanowi przede wszystkim wydatek poszczególnych gmin. Tam także były propozycje zawarte w tym stanowisku dotyczące dyspozycyjności nauczyciela w stosunku do pracodawcy. Pierwsze, to chociażby delikatne, nie chcę tutaj literalnie mówić o ile godzin, bo to jest zawarte w stanowisku, a nie chcę pomyłki popełnić, zwiększenie pensum, minimalne, ale zwiększenie i dwa, tak zwana dyspozycyjność nauczyciela, czyli wykonywanie stosunku pracy, czyli bycie tego nauczyciela w pracy w czasie dłuższym niż to pensum, czyli 40 godzin. I to też zostało zawarte w stanowisku. Jeżeli mówimy, to tak w skrócie, jeżeli chodzi o kartę nauczyciela, tam pewno jeszcze innych elementów było parę, ale mówię z pamięci. Następnym takim elementem to zmiana w ustawie o systemie oświaty, która to ustawa mówi o tym, że członkami komisji konkursowej na wybór dyrektora placówki X, a mówimy o gminie, jest tylu przedstawicieli gminy, tylu tam z Rady Pedagogicznej, tylu z kuratorium i tak dalej, gdzie ten wpływ na wybór tego dyrektora, jeżeli chodzi o gminy, jest bardzo mało znaczący. No bo patrząc na układ, przepraszam, ja nie mówię tu o piciu się w ramach komisji, bo u nas takich zdarzeń nie było, ale w wielu gminach takie sytuacje się zdarzają, gdzie samorząd tak do końca nie ma wpływu na to, kto ma być tym szefem. Ja pomijam w tym momencie dyskusję, bo takowa też się pojawiała, czy ten dyrektor ma być menedżerem, czy ma być nauczycielem i tak dalej, i tak dalej. To tak im dalej w las, tym większa dyskusja. Właściwie o tą spór nawet nastąpił, czy faktycznie dyrektor powinien być nauczycielem czy menedżerem. Ale wniosku jako takiego z tej dyskusji prawie że godzinnej, bo nawet się przedłużyło to spotkanie przez tą dyskusję, wniosku jednoznacznego nie było, czyli dyskusja była, ale bez wniosku końcowego, bo nikt go właściwie nie postawił, bo nikt nie poczuł się na tyle pewnie, żeby uzyskać jakąś tam większość po to, żeby to wspólne stanowisko mogło być głosowane następnego dnia w sali kongresowej na spotkaniu tym plenarnym. I tyle co do pierwszego dnia. Jeżeli chodzi o dzień drugi, rozpoczął się od wystąpień zaproszonych gości. Między innymi była pani minister edukacji, był pan premier Buzek, był pan Michał Boni. W tych sprawach, o których przed chwileczką mówiłem, wyrażali swoje stanowiska, minister edukacji też swoje stanowisko wyraziła. Co prawda pierwszy raz w ocenie samorządowców podjęła zobowiązanie, że zacznie głębiej się i bardziej bacznie przyglądać temu, o czym mówią samorządy, tak w skrócie rzecz biorąc, a nie będzie przechodzić nad tym do porządku dziennego. Po całej dyskusji stanowiska, te dwa w sprawie zostały przez to plenarne posiedzenie wszystkich samorządowców tam obecnych przyjęte i potem były dostarczone do Kancelarii Sejmu. Ja tylko przypomnę, że nieszczęście polegało na tym, że ten kongres odbywał się w dniu, kiedy w Sejmie trwała debata, powiedzmy umownie, nad katastrofą smoleńską. W związku z powyższym wszystko to, co było w prasach, telewizji, radiu, było zdominowane tamtymi wydarzeniami, a nie właściwie skupieniem się nad tym, o czym mówili samorządowcy. Ale no, ja się zgadzam z tymi zdaniami, padły też takie zdania. Dlaczego 2/3 samorządów, czyli 2/3 gmin nie należy nigdzie? Dlaczego, jeżeli sala kongresowa ma tyle, a tyle miejsc, bo ona była prawie pełna, no nie ma co tutaj mówić, ale na ilość gmin, która faktycznie jest, no to ta liczebność nie była tak znacząca. Bo jeżeli do tego dołożymy, że były gminy, a właściwie większość gmin występowała tam w dwuosobowych rolach,
gdzie był jeszcze dodatkowo przedstawiciel rady, rad poszczególnych. No to dyskusja była taka, gdzie jest reszta? Między innymi była odpowiedź na pytania. W biedzie, która jest, trudno płacić składki. Jeżeli nie płaci się składek, to momentalnie przy tym zaproszeniu na kongres trzeba było płacić dużo większe pieniądze, czyli kółko się zamyka. Płacisz składkę, płacisz mniej potem za takie wydarzenia. No ale nie było tych gmin, w związku z powyższym one nie są reprezentowane jako wspólne stanowisko, tylko było to przedstawicielstwo tych gmin, które gdzieś tam należą. Może kilka, nie robiłem takich badań. Było też gmin takich, które nie należą nigdzie, a skorzystały z tego zaproszenia po to, żeby tam być. Po to, żeby pokazać, że ci samorządowcy są razem, że są pewną siłą, która powinna w jakiś sposób wpływać na to, co się tworzy w Sejmie, czy też jest aprobowane później w Senacie. No i tak na koniec powiem, bardzo niekorzystnym było to, że wszyscy mieli pójść na wiejską z tymi stanowiskami. No to niestety stało się tak, że właściwie z tych obecnych na sali kongresowej, ja nie liczyłem tak literalnie, ale może 20% poszło. No to też nie było takie jednoznaczne, no bo jeżeli ma być pokazanie jakiejś tam siły, broń Boże, żeby palić opony, czy tam nie wiadomo co rozrabiać, ale jeżeli ma być pokazanie siły, no to szkoda, że wszyscy tego czasu w jakiś sposób nie zabezpieczyli sobie, żeby to zanieść. Chociażby do momentu tam pojawienia się, bo dalej delegacja poszła i przekazała to stanowisko, od tego momentu już nie trzeba było tam po prostu stać, żeby, nie wiem, tam krzyczeć coś. Były ustalenia, tylko przechodzimy, delegacja przechodzi przedłożyć stanowiska, a reszta po prostu może rozchodzić się. No niestety nie wszyscy dopisali, żeby tam po prostu być, a szkoda, bo nie było pokazania, że ten samorząd jest bezpośrednio siłą. Czyli jeden element, wiele gmin nie jest stowarzyszonych nigdzie. Na koniec powiem, organizatorami tego kongresu był Związek Gmin, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów. Dziękuję. Odpowiedzialności tych, którzy... Dziękuję. Burmistrz Kamieniciel, za nasz głos, proszę bardzo. Jeszcze takie pytanie do pana radnego Frąckowiaka. Pan pytał o PEC, a w materiałach jest informacja o posiedzeniu wspólników PWiK. Więc o PEC chodzi, czy o PWiK? Przepraszam w takim razie. Tak? Czyli poproszę pana prezesa PWiK, jeśli pan przewodniczący rzecz jasna udzieli głosu. Proszę bardzo. Myśmy mieli, Wysoka Rado, panie przewodniczący, bardzo krótkie posiedzenie, bo dotyczyło tylko zmiany planu naszego technicznego w jednym punkcie. Procedury są takie, że najpierw musi to zatwierdzić nam Rada Nadzorcza, zmianę planu w ciągu roku, a następnie zgromadzenie wspólników. Także tylko takie rutynowe, bieżące posiedzenie zgromadzenia wspólników. Dziękuję. Dziękuję. Można słowo? Proszę bardzo. Jeszcze takie uzupełnienie do tego, co pan prezes powiedział, bo kompetencją Rady Wspólników jest, Zgromadzenia Wspólników, jest właśnie tego typu działanie. Okej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to sprawozdanie, przepraszam, są to interpelacje i zapytania radnych. Na piśmie nie wpłynęła żadna interpelacja. Jeżeli są zapytania, to prosiłbym o zadawanie pytań w tej chwili. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Panie przewodniczący, szanowna rado, na ostatniej sesji do pana burmistrza Ruty zwróciłem się z prośbą o sprawozdanie z działalności PEC-u za 2011 rok. Pan burmistrz mi przyobiecał, że dostanę na piśmie. No niestety nie otrzymałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam w związku z tym punkt 9. Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Może w takiej kolejności zrobimy. Proszę bardzo, pan burmistrz Luta. Panie Adamie, przepraszam za moje uchybienie. We wtorek pan to sprawozdanie otrzyma. Ja bym chciał też jeszcze odczytać odpowiedź na zapytanie też pana radnego Adama Frąckowiaka z poprzedniej sesji. W odpowiedzi na pana zapytanie w sprawie progów zwalniających na ulicy Konopnickiej uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych, to burmistrz jest organem zarządzającym drogami gminnymi oraz w myśl artykułu 7.1 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do jego właściwości należą sprawy z zakresu planowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. W związku z powyższym burmistrz jako zarządca drogi podejmuje wszelkie działania dotyczące realizacji prac inwestycyjnych na zarządzanych drogach oraz w pełni odpowiada za swoje decyzje. Decyzje te mogą jednak nie muszą być podejmowane w oparciu o składane wnioski mieszkańców, bowiem to nie mieszkańcy decydują, jaki obiekt inżynieryjny powstanie w pasie drogi. Dlatego też w oparciu o złożony w dniu 1 kwietnia 2010 roku wniosek mieszkańców dotyczący prośby wybudowania progów zwalniających na ulicy Konopnickiej, burmistrz Nowego Tomyśla podjął działania zmierzające do określenia potrzeb oraz możliwości prawnych i technicznych wybudowania progów zwalniających w obrębie jezdni. W konsekwencji tych działań powstały 3 progi zwalniające. Obserwacja ruchu drogowego w obrębie tej ulicy, pozyskane informacje o tym, czy progi te spełniają swoje zadania i czy nie stwarzają zagrożenia dla ruchu drogowego lub uciążliwości dla mieszkańców oraz wniosek złożony w dniu 2 kwietnia 2012 roku przez państwa Magdalenę i Marcina Szot pozwoliły zarządcy drogi zweryfikować swoje wcześniejsze stanowisko, co w konsekwencji spowodowało rozebranie jednego z progów zwalniających. Sprawą progów zwalniających zajęła się również Komisja Komunalna Prawa i Porządku Publicznego, która po przeanalizowaniu argumentacji, jaka posłużyła do podjęcia wyżej opisanej decyzji, zajęła stanowisko aprobujące podjętą przez burmistrza Nowego Tomyśla decyzję pozwalającą na zlikwidowanie jednego z progów zwalniających. Reasumując, obecny wariant wyhamowania ruchu w obrębie ulicy Konopnickiej zarządca drogi uważa za optymalny. I to jest podpis pana burmistrza Wojciecha Rut. Tyle jeśli chodzi o odpowiedzi. Zamykam punkt 10, punkt 11, wolne głosy i informacje. I tutaj mam do odczytania pismo, które zostało skierowane do Rady Miejskiej Nowego Tomyśla. W dniu 9 października 2012 roku z inicjatywy pracowników odbyły się spotkania z burmistrzem Wojciechem Rutą. Zostało ono przez nas zainicjowane z uwagi na sytuację, jaka wytworzyła się wokół przedsiębiorstwa oraz pojawiające się w prasie artykuły, z których dowiedzieliśmy się o zmianie koncepcji prywatyzacji ze sprzedaży na dzierżawę na okres 15 lat z koniecznością wykonania inwestycji. Na spotkaniu burmistrz Wojciech Ruta poinformował nas o przygotowywanej analizie oraz zapewniał, że żadnych definitywnych rozstrzygnięć w tej sprawie jeszcze nie ma. Twierdził także, że interes załogi zostanie zabezpieczony. Mamy cały czas w pamięci zapewnienia burmistrzów oraz doradców gminy, iż w przypadku sprzedaży gmina zadba o pracowników spółki. Skoro koncepcja dzierżawy jest jedną z niewielu, jakie gmina posiada, uważamy, że jest ona jedną z najgorszych opcji, jeśli chodzi o nasze interesy. Nie wiemy wprawdzie, jaka forma dzierżawy została przyjęta, kto będzie wydzierżawiającym i co będzie przedmiotem dzierżawy, ale z posiadanych przez nas informacji jasno wynika, że dzierżawca nie będzie miał żadnych obowiązków wobec załogi. Będzie on zainteresowany jedynie majątkiem i osiąganiem zysków, a nie pracownikami. Pracownikom spółki, tak samo jak radnym, zależy na analizie, która pokaże, co zrobić, aby było lepiej. Nie uważamy jednak, że trzeba dążyć za wszelką cenę do dzierżawy lub sprzedaży. Jeszcze raz chcielibyśmy zaakcentować, iż są to naszym zdaniem rozwiązania ostateczne, z których mniejszym złem jest sprzedaż, a najgorszym dzierżawa. Nie chcielibyśmy jednak, aby ten nasz głos przeciw dzierżawie był odczytywany jako zgoda, przyzwolenie na sprzedaż. Dzierżawie mówimy stanowcze nie. I tutaj jest z poważaniem w imieniu pracowników przedsiębiorstwa Zarząd Związków Zawodowych. Są podpisy, dwa, niestety nieczytelne dla mnie. Pismo to wpłynęło 16 października 2012 roku. Tyle informacji z mojej strony. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie wolne głosy i informacje. Proszę bardzo, pan radny Janusz Raj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
miałbym taką uwagę i takie spostrzeżenie, że bodajże od końca chwili zakończenia naszego jarmarku na naszym rynku pojawił się, nie rynku, tylko w ogóle na rynku gminy Nowy Tomyśl, pojawił się nowy organ sprzątający miasto. Nie widzę różnicy między sprzątaniem TW, byłego sprzątającego, a obecnego. Nie wiem, kiedy to robi, w każdym bądź razie kosze śmieci, które są, ich za dużo nie ma w mieście, ale są wyładowane po brzegi i wokół koszy zdarzają się, że leżą papiery, butelki, bo nie ma gdzie tego potencjalny wyrzucający, czy dziecko, czy osoba dorosła, tych śmieci wyrzucić. Jak to się ma, czy na tej samej zasadzie, co te same koszty, czy z mniejszą, jakby powiedzieć, kwotą ten przetarg ta nowa firma wygrała i jak jest realizowane jej, jakby powiedzieć, podejście do tej umowy wiążącej ją z naszą gminą. Przecież za darmo tego nie robi, robi to za pieniądze i oczekiwaliśmy, że nowy wykonawca te śmieci i w ogóle chodzi o dbanie o czystość miasta, będzie ona widoczna dla mieszkańców i w ogóle dla nas. Bo każdy chce żyć w czystym mieście, wokół siebie mieć czysto i jakby powiedzieć, czy tu trzeba uaktywnić Straż Miejską, żeby na przykład ścigała tych niesfornych, takich, co podkładają, czy przywożą śmieci i tak dalej, bo kamer już mamy sporo, a ja nie widzę różnicy. Jest tak samo, jak było, czyli przyjmujemy, przyklepujemy. To, co było, pasuje, gra, niech tak będzie dalej. A ja myślałem, że będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedzi tutaj udzieli pani naczelnik Adrianna Zielińska. Szanowni Państwo, faktycznie od miesiąca mamy nową firmę sprzątającą, która w wyniku przetargu wygrała oba rejony do sprzątania. Jest to rejon zarówno osiedli, jak i tak zwanego Starego Miasta. No cóż, po pierwszym miesiącu, kiedy zrobiliśmy przegląd ulic razem z przedstawicielem tej firmy, okazało się, że nie wywiązali się z obowiązku, więc wtedy zgodnie z umową mogliśmy naliczyć odpowiednie kary. W tej chwili coś możemy zrobić. Na razie monitorujemy prowadzone usługi, zarówno my jako urząd sprawdzamy, czy rzeczywiście zgodnie z harmonogramem przedłożonym nam są wykonywane te prace. Również Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przygląda się pilnie na swoim terenie, czy te prace są robione poprawnie i w tej kwestii też prowadzimy tutaj korespondencję i otrzymujemy odpowiednie zgłoszenia łącznie z dokumentacją fotograficzną. Niestety ustawodawca obarczył nas ustawą o zamówieniach publicznych, więc procedury były takie, a nie inne. Wygrała najtańsza oferta. Najtańsza nie znaczy najlepsza, jak panowie tutaj państwo wiecie. My w tej chwili nie możemy sobie tak od razu rozwiązać umowy. Musimy monitorować wykonywaną usługę i zgodnie z zapisami umowy postępować. Co przyniesie życie, zobaczymy. Właściciele firmy, również osoby, które pracują w tej chwili i są koordynatorami tego zadania, z którymi mamy bezpośredni kontakt, twierdzą, że poradzą sobie z tym zadaniem, że to są tylko drobne potknięcia na starcie, które zawsze każdemu się mogą zdarzyć. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nic więcej nie możemy zrobić. My nie jesteśmy bezpośrednio osobami nadzorującymi, więc tylko możemy działać w umocowaniu prawnym, czyli tak jak nam to pozwalają na to zarówno przepisy, jak i zawarta umowa. Nadajmy im trochę czasu do końca roku. Zobaczymy, jak pierwszy śnieg spadnie, bo oni również mają odśnieżanie. A potem będziemy postępowali zgodnie z zapisami umowy i w konsekwencji może dojść do tego, że po prostu umowa zostanie rozwiązana i będzie musiał być nowy przetarg. Ale to dopiero pokaże czas i musimy, tak jak już powiedziałam, zgodnie z prawem działać w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam jeszcze informację dla Państwa, że tutaj na stole leżą materiały dotyczące wprowadzenia w całej Polsce telewizji cyfrowej. Wiemy, że od połowy listopada chyba przestanie funkcjonować naziemny sygnał analogowy. Gdyby ktoś był... Tak. A
ale to tak systematycznie będzie w całej Polsce. Gdyby ktoś był zainteresowany, są materiały przygotowane przez wojewodę wielkopolskiego. Można te materiały zabrać, dowiedzieć się czegoś więcej. Jeszcze pan prezes Zbigniew Markowski. Chciałbym do tej telewizji analogowej. Jeżeli chodzi o analogową telewizję, to w telewizji kablowej ona nie zaniknie po prostu. Ona będzie nadal funkcjonować. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Grażyna Targiel. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja korzystając z okazji chciałabym się zwrócić do Pani i Panów sołtysów, tych, którzy z jakichś powodów nie mogli uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pojawiły się bowiem takie opinie czy sugestie, że jeszcze zbyt mało czasu poświęcamy tematom wsi. Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje czy tematy, którymi mielibyśmy się zająć na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, to bardzo proszę o przesłanie tych propozycji. Równocześnie zwracam się też do kolegów radnych, członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zgłaszanie propozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem zamykam posiedzenie 25. sesji Rady Miejskiej w Dębnotowie. Dziękuję Państwu.